Wiesz, no ja do dzisiaj mówię, że sala do treningu to nie powinno być takie miejsce, gdzieś tam się pluje, coś tam robi, bo tam jednak zostawiasz kawał życia, nie? Tam lecą, nieraz leci krew, nieraz leci tonę potu i tak dalej, no i no jest tam jednak dużo mocy zostaje przepracowanej, nie? A więc legendarny już Tomasz Drwal, zawodnik MMA, pierwszy Polak walczący w UFC. Pomimo tego, że już jesteś za takim swoim szczytem kariery w MMA, to i tak masz bardzo imponujący rekord 22 wygranych, 5 przegranych, jednego remisu. Z czego, jak tak sobie sprawdzałem i robiłem research, to tylko 3 wygrane były poprzez decyzję. Wszystko tak skończyło się albo poddaniem, albo nokautem, więc na pewno widowiskowe walki. I Tomku, czym się zajmujesz teraz? Teraz zajmuję się aktualnie, przygotowuję się do następnej walki w KSW. To jest taki motyw, który mnie pochłania 2 razy dziennie, rano i wieczorem. To jest taki. No po prostu początkiem roku postanowiłem wrócić do sportu jeszcze. W styczniu to ogłosiliśmy na rozdaniu nagród za całokształt działalności, jeżeli chodzi o polskie MMA i trochę tam. Ludzi zaskoczyłem tym, że ja jeszcze nie skończyłem, a jeszcze chcę się rozkręcić. W międzyczasie pojawił się COVID, więc po tym ogłoszonym powrocie w styczniu zrobiłem już jedną walkę, teraz będę miał drugą. Termin zaraz się pojawi, bo też nie mogę powiedzieć, kiedy to Jasne. nastąpi przez jak gdyby umowę z KSW. Oprócz tego mocno jestem wkręcony w takie zjawisko, które się nazywa permakultura. Czyli takie tworzenie samowystarczalnego siedliska łącznie z domem, gdzie praktycznie no takie można powiedzieć gospodarstwo domowe, które jest w zupełności samowystarczalne, z całą energią, z Jasne. własną Ciekawe. wodą, własnym takim powiedzmy ogródkiem, który cię wykarmi całorocznym. To jest druga rzecz. No i trzecia rzecz, robię swój własny alkohol, nie? I którego promocja będzie praktycznie lada tydzień. Bo czekamy w tym momencie na etykiety i korki, które są już w druku i no i generalnie w zasadzie tyle. No, szkoła została zawieszona znowu ponownie. Nie wiem, jak No to tak. będzie po powrocie, bo to był mój jak gdyby teraz do tej pory motyw przewodni, ale też zmęczyło mnie już po prostu obcowanie w tej szkole z ludźmi i tak dalej. To trochę już teraz rozumiem nauczycieli, dlaczego protestują i się domagają, że podwyżek i tak dalej, bo po prostu jak już przez 15 lat robisz w kółko to samo, to masz prawo się wypalić, masz prawo się zmęczyć i będziesz musisz poszukiwać nowych bodźców do tego, żeby się. No po prostu wpadasz w taką, można powiedzieć, już mantrę, że następuje już to troszkę zmęczenie materiału, nie? No to też pewnie wymaga trochę jakby inwestycji takiej emocjonalnej, czasowej od ciebie, a rozumiem, że na początku są jakieś profity, bo widzisz, jak to się Tak. rozwija, ale po czasie, jak już tak mija 10. rok, to tak już. Znaczy wiesz, no wyobraź sobie, że na przykład jesteś nauczycielem w klasie od 1 do 3. Przez 10 lat czy 15, w rok, w miesiąc, w tydzień, ty robisz cały czas ten sam program, nie? Nauczania. Czyli wiesz, nie masz możliwości wdrożenia czegoś nowego, bo cały czas przychodzą nowi ludzie. I nawet jakbyś chciał, wiesz, tych starych, którzy już tam przeszli, powiedzmy, przez te 3-4 lata tego programu, oni się z czasem już wykruszają, no nie? A ty chciałbyś coś nowego wdrożyć na tym materiale, który się już wykrusza, nie jesteś w stanie, bo ty cały czas musisz dbać o te nowe nabory, bo tak naprawdę z tych nowych naborów jest cały przychód, no nie? Jasne. I tych ludzi, to cały czas to jest rotacja. Na przestrzeni tych wszystkich lat ja już zauważyłem, że ci ludzie przychodzą, oni są nakręceni, pobawią się. To jest też na zasadzie tak, bo to jest rekreacja. Ja nigdy nie tworzyłem zawodników i nie chciałem mieć zawodników, bo to jest już w ogóle mega problem. Ale ci ludzie po prostu, oni już przechodzą. Powiedzmy ze 100 osób zostaje tam 5 czy 3 osoby i one już są bardzo tak ukierunkowane na jakieś tam zawodostwa albo chcą nowych bodźców szukać i oni muszą iść do tych klubów, gdzie są już mocno wyspecjalizowane, no nie? A ja znowu muszę zostać przy tym, powiedzmy, programie nauczania od 1 do 3, gdzie uczymy tej bazy, nie? To Jasne. jest tak jak po prostu, nie wiem, w nauce pływania, nie? My uczymy
pływać stylem klasycznym, stylem tam, nie wiem, crawlem, żabką na plecach, ale jeżeli ty chcesz już tak czynnie, zawodowo uczestniczyć, to jest już inny, i to jest już inne nauczanie, to jest już inna profesja, nie? To jest już taki, powiedzmy, zawodowy trening z zawodowym trenerem, dietetykiem i tak dalej, z rygorem, a tutaj mamy cały czas ludzi, którzy niektórzy są przyszli po pracy, gdzie cały dzień siedzieli przy komputerze, inni są jakimiś tam prawnikami, inni są studentami i tak dalej. I też część tych ludzi po tam 2-3 latach, jeżeli chcą iść na zawodowstwo, to oni też mają dylemat, czy iść zawodowstwo, iść nieznane i ryzykować kontuzje i tak dalej, czy jednak skupić się na jakiejś tam karierze, pilnować sobie tego, żeby mieć zawód i mieć tam jakiś taki gwarant bezpieczeństwa, że o tym dochodzie mówię cały czas, No no nie? tak. Ja się trochę z tym identyfikuję, no bo ja jestem trenerem personalnym od lat i jednak mam taki profil klientów, że to są ludzie prowadzący swoje firmy, to jest taka bardzo dużo No ale rekreacja. podejrzewam, że cały czas jak gdyby robisz to samo, nie? Tak, Zwłaszcza i jak masz fajnie od jest nowa. właśnie, jak przyjdzie ktoś, kto już ma jakieś doświadczenie, bo możesz porobić coś fajnego, nowego, a Nowego. nie wiesz, uczysz A podstawy nie uczysz przysiadu. podciągania, wiesz, z potworu zwieszonego i tam po prostu, no nuda jest, nie? Bo już po tylu latach już jest nuda, no. Tak, na Też robię wstępie. treningi personalne, to no ciężki chleb. Ja akurat to lubię, bo ja bardzo lubię ludzi, dlatego Ile sobie. masz, ile już to robisz? Tutaj mieszkam w Krakowie, gdzie zacząłem już tak pełnoetatowo pracować. To jest szósty albo siódmy rok mi leci w No tym to jeszcze się momencie. zmęczysz. Tak, dlatego już robię coś innego, jakiegoś YouTuba, zapraszam No. jakichś ciekawych ludzi, Wiesz, bo. bo to z tym, ja też robiłem i dużo treningów personalnych i też wiem, gdzie jest problem. Też jest to, wiesz, ty musisz być elastyczny, musisz się dostosować, bo ten trening kosztuje też, ale w związku z tym, że on kosztuje, to ty musisz się godzinowo dopasować do tego klienta. Nieraz jest tak, że ustawisz sobie tam, nie wiem, tydzień czy dzień i niech ci dwóch wypadnie, bo ma, nie wiem, ważne spotkanie i tak dalej. No i to tak, wiesz, już masz rozbity dzień, nie możesz sobie już nic zaplanować, już masz godzinę przestoju, czy tam 2 godziny, nie? No tak. No. To są takie rzeczy, które wiesz, no po latach jednak to już, no nie wiem, no ja Chciałbyś już, mieć już wszystko ułożone, nie? znaczy nie, ja już mam ułożone, ja już to wszystko przeżyłem, przerobiłem, ja po prostu chcę odkrywać nowe rzeczy, nie? Mnie teraz jara po prostu zrobienie oczka wodnego cieku wodnych, wykorzystanie grawitacji, żeby wykorzystać tą zebraną wodę, żeby tą ziemię jakoś użyźnić tak, żeby dawała dobre plony. Takie rzeczy, nie? Produkcja własnego alkoholu, która też się wzięła stąd, że po prostu mieliśmy już dość picia czy próbowania rzeczy niewiadomego pochodzenia, nie? Bo jak ja teraz jestem i to też odnośnie tworzenia własnej żywności, no nie? Jeżeli każdy już z kim tam, kto jest jakby bliżej tej natury, potrafi rozróżnić smak pomidora z jakiegoś marketu, a smak pomidora, który urośnie ci u ciebie w doniczce, bo jest różnica, to daje do myślenia, nie? Bo tak samo jest z jajkami na przykład, nie? Inaczej smakuje jajko, nie wiem, z wioski od mojej mamy, gdzie ona jeszcze ma kury na wolnym wybiegu, klasycznie hodowane, co całe życie dla mnie mi to przeszkadzało, jak to kury koło domu i tak dalej, a teraz widzisz, że po latach jednak sam chcę mieć kury u siebie na działce, nie? Bo to Tak jest jednak. zawsze, zawsze jak dorastasz, to nagle rozumiem swoich rodziców. Tak, nie? No i teraz, i to mnie zastanawia, bo teraz nawet w epoce tego całego COVID-u, nie? My się zastanawiamy, a skąd się to wzięło, że tak ludzie chorują i tak dalej. Moim zdaniem trochę stąd, żeśmy się wszyscy zamurowali w tych wielkich blokach, że nie mamy kontaktu ze zwierzętami, nie mamy kontaktu z lasem, gdzie jest pełno zarazków, gdzie jest pełno grzybów, pełno różnych wirusów i tak dalej. Człowiek po prostu przez to, że obcuje w lesie, że obcuje z przyrodą, ze zwierzętami, być może się uodparnia na to wszystko. Natomiast ci ludzie zamknięci w tych blokach, cały czas wszystko jest sterylne, hermetyczne, nawet ta żywność z tej Biedry, z tego Lidla, to wszystko jest pakowane, takie wszystko cacy picu, żeby nie było żadnego jakiegoś tam tego. Poza tym, co jest w tej żywności, nie? Na taką skalę produkowaną, jak ta żywność powstaje, czym ta żywność jest faszerowana, żeby cały czas tą wiarę wykarmić, nie? To jest jeden wątek. Kolejny wątek to taki, czy przez to, że my jesteśmy, jak gdyby charakter naszego życia się zmienił trochę, nie? Bo my już nie musimy właśnie iść do lasu, czegoś pozbierać, porobić, tylko komputer, lodówka, komputer, telewizor, lodówka. Tak,
większość ludzi ma taki charakter w mieście, nie? Znaczy, Pracy. to co wspomniałeś o tej sterylności, to słuchałem taki jeden podcast u Joe Rogana i tam Jonathan Haidt mówi właśnie taką ciekawą rzecz, że zrobiono takie badanie, gdzie wzięto dwie grupy jakby matek, które miały tam świeżo narodzone dzieci i jednej grupie powiedziano, pod żadnym pozorem nie jedz orzechów, bo twoje dziecko może mieć alergię i może być z tego problem, a drugiej grupie dawano tam no 30-50 gramów orzechów dziennie. I okazywało się, że matki jedząc to, one karmiły swoje dzieci, no i te dzieci jakby ten pokarm przyjmowały po prostu przez mamę orzechów. I potem tam po 5 latach wrócono do tych dzieci i sprawdzono, które z nich mają uczulenie na orzechy. I liczba była kolosalna różnica tam, bo kilka procent po jednej stronie do kilkudziesięciu po drugiej stronie. I właśnie na tej samej zasadzie działa układ odpornościowy, a więc właśnie to, co mówisz z tym chodzeniem tylko do no my lodówki. Dużo rzeczy nie wiemy. No, jest taki fajny dokument Kiss the Ground na Netflixie właśnie o prawie ziemi, o tym, żeby ziemi nie orać i tak dalej. I tam ludzie mówią, że ludzki organizm jest jednym wielkim mikrobiomem, że 1% tak naprawdę jest człowieczeństwa w człowieku, a reszta to są wszystko bakterie. Mhm. Bakterie, od układu trawiennego po wszędzie. Cały organizm to jest jedna wielka bakteria i my trochę nie dbamy o te bakterie, zwłaszcza te dobre, które są odpowiedzialne za nasz byt, jak gdyby. No nie? I to się wszystko wiąże z tym, że jednak no z tym powrotem do... Wyszliśmy z lasu, poszliśmy w cywilizację, w te wszystkie zabudowy i tak dalej, a wychodzi na to, że my jednak musimy wrócić do tego lasu, nie? No tak, nawet jak spojrzysz sobie troszkę na modę, jak to wygląda, to znaczy w pewnym momencie produkcja taka masowa była bardzo wygodna, bo człowiek nie musiał tyle czasu na tym spędzać, ale to tak poleciało bardzo daleko, że w pewnym momencie masz produkty, które są w ogóle niesmaczne. Jak w jednym sklepie, pamiętam, jak kiedyś biorę jakieś parówki, a tam patrzę i w kolejności pierwszy składnik, czyli jest go najwięcej, mięso oddzielane mechanicznie. Ja sobie myślę, masakra w ogóle, jak to kupuje. Kupują, no i później właśnie wiesz. No ale właśnie jest teraz zwrot w drugą stronę, bo ludzie dostrzegają takie rzeczy i teraz mamy modę na to wszystko. Na no wiesz, ale znaczna większość jednak tego nie dostrzega. Jak ktoś ma, wiesz, widzisz ludzi na... Wiesz, ja kiedyś, bo teraz już nie wiem chleba, ale kiedyś jak sobie piekłem swój własny chleb, i chciałem zrobić sobie chleb orkiszowy, to idąc normalnie w detalu, kupując mąkę orkiszową, to wtedy, nie wiem, bo pamiętam, 7,5 zł za kilo mąki. Kupiłem 2 kg mąki, co jest już, co daje 15 zł, tak? I sam surowiec na to, żeby mieć dwa bochenki chleba, wyszedł 15 zł. Żeby mieć dwa bochenki chleba. Gdzie jeszcze jest ta praca i tak dalej. I dopóki ludzie sobie nie uświadomią, że za dobre rzeczy trzeba troszkę więcej zapłacić, ale to będzie troszkę więcej zapłacić, tej rzeczy będzie mniej, ale ona będzie miała dużo większą wartość i odżywczą, i smakową, niż te wszystkie dmuchańce z gąbki za 3 złote, no nie? No tak. I teraz jest, wiesz, jeżeli ty sobie codziennie przez 10 lat będziesz dawkował codziennie dmuchańce za 3 złote, a tam i będziesz tego dmuchańca musiał zjeść 5 bułek, żeby się zapchać i przy okazji ci urośnie bęben, a zjesz, nie wiem, porządną kromkę takiego chleba orkiszowego, gdzie jedna kromka waży tyle, co 3 dmuchańce, to jednak po 10 latach być może mogę zaryzykować stwierdzenie, że to jest trochę jak Sokrates mówił, czy już Hipokrates, bym się ciągle myli, że wiesz, jedzenie musi być twoim lekarstwem, a lekarstwo jedzeniem, nie? Też. I to jest jak gdyby, mi się wydaje teraz, że jak gdyby ten koronawirus i to wszystko, my zbieramy plony tych ostatnich tam 15 lat, tego szybkiego życia, tej gonitwy za tymi pieniędzmi, żeby sobie poprawić ten byt i poprawiamy ten byt przez to, że tak nie wiem, no, nie wiem czy ty będziesz pamiętał, ale za komuny, ja też słabo pamiętam komuny, ale pamiętam jedno z tych jeszcze ciężkich czasów, nie? Że jak gdyby nie chwalę tego, broń Boże, żeby ktoś nie oskarżył, że była bieda i tak dalej, że wszyscy mieli te same buty, trampki i tak dalej, ale pamiętam jedno, że wszyscy żeśmy jedli śniadanie przy stole. Obiad żeśmy jedli wszyscy przy stole. Gromadziliśmy się jak gdyby rodziną, bo był na to czas. A teraz wszyscy jemy w biegu. No tak, ja powiem ci, że... Wszystko, że to jest na zasadzie złapania albo gdzieś na mieście tego, tu kęsa, wszystko niby... Nawet jak jest zdrowo jeszcze coś, to wszystko robimy w biegu. Nie ma czasu już na to, żeby
żeby, nie wiem, każdy ma dwie, trzy prace, bo chce tam nadpłacić kredyty albo coś, jakoś ma potrzebę i tak dalej. I wszyscy te dzieci oddawane do przedszkoli czy do żłobków o 7 rano, odbierane o 17, to gdzie tu sens, gdzie tu logika w ogóle posiadania tych dzieci, tego, to w ogóle tego życia, no nie? Że tak, takie mam wrażenie, że jako ludzkość trochę żeśmy zabrnęli w takie błędne koło, nie? Że cały czas gonimy, gonimy, żeby, nie wiem, zachorować i to ciężko i wtedy dopiero do nas dochodzi, że jednak, kurde, to zdrowie i życie jest najważniejsze, nie? W tej całej gonitwie, a nie tylko ta gonitwa, nie? No ale w sumie to, co mówisz, to wszystko to są takie też przerąbane, bardzo skomplikowane, choćby aspekty psychologiczne, no bo to jest tak, jak mówisz, że oddaje się dziecko bardzo szybko gdzieś tam do żłobka, przedszkola i cześć. A na przykład ostatnio rozmawiałem z żoną mojego brata, która bawiąc dzieci w domu, bo ona jest taką, jest matką po prostu, to oglądała właśnie jakieś filmy na YouTubie dotyczące wychowywania dzieci. I tam psychologowie się wypowiadali. Jest na przykład taki fun fact, że jeśli rodzice wyjeżdżają do pracy w bardzo wczesnym wieku dziecka, to kończy się to często tak, że dziecko uczy się podświadomie w tych pierwszych, najważniejszych latach, że ktoś może po prostu odejść. I takie dzieci mają potem, tam 20-30 lat później, dwukrotnie większy wskaźnik rozwodów. I to jest na przykład. To wszystko przed nami, no wiesz, no ja to nie trzeba szukać dalej, ale tam, wiesz, no historia od naszych tam pań z przedszkola, czy gdzieś tam, że na przykład dzieci bardziej były przywiązane do tych pań w przedszkolu Niż do własnych niż do rodziców. własnych rodziców, nie? No bo No. te panie jednak w tym przedszkolu czy w tym żłobku się bawią z tymi dziećmi, rysują i tak dalej, są. A te dzieci widzą tych rodziców tylko rano, jak wstaną i tylko wieczorem, jak idą spać, nie? I tyle. I rodzic jeszcze to nadrabia jakimiś tam prezentami. I jeszcze najgorsza rzecz dla mnie, co można dzieciakowi zrobić, to po prostu dać mu smartfona, nie? Z tymi wszystkimi A gierkami i to, tak o, to dalej. będziemy tego zbierać żniwa za No 10-20 ja lat. myślę, że już pomału No zbieramy, już nie? pomału tak, Że nie? ci wszyscy tam właśnie instagramowe potwory, te wszystkie facebookowe twory i tak dalej, to już jest następstwo, nie? Ale tak, zmieniając na chwilę temat, idąc chronologicznie, od czego zaczynałeś swoją przygodę ze sztukami walki? Bo. Znaczy, to ja ci powiem od razu, no, od tego, że ja nigdy, znaczy, mi zawsze podobało się w sztukach walki to, żeby sobie poradzić, nie? Żeby sobie poradzić w sytuacji zagrożenia, nie? No i szukałem, wtedy jeszcze nie było MMA, wtedy było karate, wtedy Tak, był dokładnie. boks. U mnie w ogóle w mieście rodzinnym, w sensie ja jestem z wioski, ale Nowy Sącz jest bardzo blisko. Nie było żadnych tam właśnie zapasów czy jakichś takich innych dziwnych rzeczy, był tylko boks, kickboxing i karate. No i od tego się generalnie zaczęło, nie? Plus jeszcze do tego jakieś tam. No trzeba było gdzieś te karate wytestować, nie? Więc były jakieś takie festyny, jakieś takie dyskoteki, no i się po prostu tam. No dawniej było inaczej po prostu. Nie No było tak, ale szukałeś komórek. problemów, czy same cię Same się znajdowały? znalazły. Wtedy się one się same szukały, nie? Znaczy Tak. same się znajdywały. Więc to było tak, do tego była jakaś siłownia. No i tyle, no to był, wiesz, wiek chłopaka, który dorasta, buzował mu testosteron, nie tylko mi. I dobrze, że w sumie myślę, że taką drogą powinni iść dzisiejsza też młodzież. Poza tym ja też miałem, no już mam prawie 4 dychy, no nie, więc wtedy inaczej wyglądała ci nastolatkowie inaczej wyglądali, inaczej się zachowywali, inne mieliśmy warunki do życia w ogóle, nie było tak łatwo jak teraz jest. No i to ja myślę, że to ukształtowało te charaktery do tego stopnia, że widzisz, my mamy już no 30 tam 9 lat mam i ja dalej nie kończę kariery, nie? Ja walczę, nie? Gdzie dawniej już bym pewnie już dawno skończył, nie? W ogóle wiek sportowca się wydłużył przez to, że jak gdyby moje pokolenie jeszcze nie potrafi skończyć z tym, bo się po prostu dobrze czuje. No przykładem jest Janek Błachowicz, No tak, mistrz świata. teraz Przykładem proszę jest bardzo. Mamet Kalidów, który w wieku 40 lat no takiego kopa mistrzowi KSW sprzedał, że wszyscy wyskoczyli z butów, no nie? Więc mi się wydaje, że ma to swoje plusy też, nie? To, że akurat myśmy dorastali w tak troszkę gorszych czasach, bo jak to mówią, ciężkie czasy tworzą mężczyzn, nie? A dobre czasy
No to jest trochę jak z tym tworzeniem się układu odpornościowego i tymi orzechami, że jednak taka ekspozycja na jakiś stres, jak się jednego dnia gdzieś tam z kimś No, napieprzasz. wiesz, nie wiem, czy kojarzysz Wim Hofa, tego, co pływa w lodzie tam, nie? Tak, tak. No widzisz, no to on sam mówi, że właśnie przez to, żeśmy się pozamykali w tym, my nie mamy żadnych stresów. Ja My od. ze sobie sami nie robimy stresy, przez to widzisz, ludzie się stresują tym, że nie mają, może mają kredyt do spłacenia. To jest dla nich taki stres, że oni mają depresję. Wiesz, a to nawet on, jak idąc w te zimno, to trzeba organizm czasami szokować. I nie należy tego też traktować jako tam, nie wiem, mega zagrożenie i tak dalej, tylko to trzeba już, my to już robimy ze świadomością. To tak samo jak idę teraz, nie wiem, walczyć, to ja też po prostu trzeba poddać się takiej terapii, no. To tak jak, nie wiem, mam pszczoły i ileś razy ta pszczoła musi się urządzić, żebyś ty się w końcu odpornił na ten jej jad i już jest dobrze, nie? A Nie było to łatwe. kiedy zaczynałeś trening karate? Już chyba jak miałem tam 17 lat, wcześniej jakieś tam kung fu robiłem. Generalnie wiesz, no, na małej wiosce 8 km od Nagłego Sącza. 17 tam, czy ileś, no 17 lat temu gdzieś, albo nawet więcej, to nie było takich, wiesz, możliwości rozwojowych jak teraz jest, nie? Że tam cię tatuś zawiezie na trening, czy tam, wiesz, tam mamusia i tak dalej. No wtedy były jakieś tam podmiejskie autobusy, no Tak, i dojeżdżało się przez trzeba było godzinę. jeździć. No ja pamiętam, jak, wiesz, no, o 11:30 wychodziłem z domu, miałem na popołudniu do technikum, po technikum kończyłem o 7:00. Z buta przez pół miasta tam szedłem na trening i o 22:15 miałem autobus z powrotem do domu, no i byłem tam gdzieś koło 11, nie? I tak nieraz 3 dni w tygodniu, a jak miałem na rano, no to później musiałem dojechać jeszcze osobno na trening wieczorem, A jak to było z tym, co ci się podobało w sztukach walki? No bo powiedziałeś, że chciałeś sobie po prostu umieć poradzić, ale jak nie? zaczynałeś to trenować, to co ci się w tym spodobało? I czy to było tak, że to była od razu jakaś taka miłość od pierwszego wejrzenia? Czy to było coś, co jakby tak postępowało i stawało się coraz Nie, większą wiesz, pasją? to były też od małego oglądało się te wszystkie filmy, wiesz, z Van Damme, z tym Sylwestrem Stallonem, wiesz, ten Rocky, ta muzyka, to ja myślę, że to są te rzeczy, które nas formowały, wszystkich, nie? Całe moje pokolenie, nie? Bo nawet jak Joe Rogan mówił gdzieś tam właśnie też w podcaście o tym, że jak pierwszy raz usłyszał Eye of the Tiger albo tą drugą, Dem, to się chyba nazywało, czy coś takiego, to mówi, że on sam poszedł po prostu biegać, nie? On założył słuchawki i ja też pamiętam tego Walkmana przy pasku i to cały czas w kółko leciało, bo wtedy, nie wiem, czy to ci młodsi będą to kojarzyć, ale były kaseciaki, była lista przewojów na radio. I się czekało, nagrywanko, nagrywało się na kasetę, nieraz jakieś tam własne listy się tak tworzyło, wkładało się to do Walkmana i się biegało po prostu. Tak to dawniej wyglądało, nie tak jak dzisiaj, że się tam z iTunesa coś pobiera albo się ma Spotify'a, nie? Nie wiem, czy jeszcze ci młodzi będą pamiętać, że się dawniej jeszcze zasysało pliki z internetu też, nie? Przez te MP3 czy coś tam, nie? Tak jest. No. A miałeś właśnie jakieś inspiracje? No nie, no to były inspiracje filmowe, no ewentualnie Chuck Norris, później jakieś tam książkowi mistrzowie z Japonii i ci starsi, przede wszystkim mi zawsze imponowali mistrzowie ci, którzy oprócz tego, że mieli zarąbiste zdolności, jeżeli chodzi o walkę, to też mieli wiedzę na temat ogólnie życia, byli filozofami, wiedzieli co jeść, znali się na ziołach, umieli leczyć, no i przede wszystkim umieli też wychowywać, nie? Był szacunek do mistrza, szacunek do drugiego człowieka, szacunek do sali, te wszystkie ukłony, to wiesz, to ja do dzisiaj mówię, że sala do treningu to nie powinno być takie miejsce, gdzie tam się pluje, coś tam robi, bo tam jednak zostawiasz kawał życia, nie? Tam lecą, nieraz leci krew, nieraz leci tonę potu i tak dalej, no i no jest tam jednak, dużo mocy zostaje przepracowanej, nie? Więc to mi się podoba, cała ta filozofia właśnie tych wschodnich sztuk walk, nie? Że tam ten mistrz to, że to łatwo nawet porównać, obserwując sport zawodowy, gdzie nie ma tego motywu sztuki, a porównując sztuki walki, nie? I właśnie mi tego brakuje w sporcie trochę, takim, wiesz, ukierunkowanym na to, żeby mieć ten pas, te pieniądze i tak dalej, ale nieraz zauważyli nie tylko w sportach walki, że mistrzowie po tym, jak uzyskają mistrzostwo olimpijskie, 2 lata tyją. Są już nie do poznania gościami i tak dalej. Zdobyli cel, Tak, dziękuję. koniec.
Nie? I wiesz, nie ma jak gdyby kontynuacji tego, nie? I ja też widzę po chłopakach, których znam właśnie też z karate, a dużo znam ludzi z karate, z kung fu i tak dalej, że oni mają poukładane życie. Wiesz, nie są, wiesz, mają rodziny, nie mają problemu z alkoholem, z jakimiś różnymi żywkami, mają jakieś firmy albo gdzieś pracują i tak dalej, i dalej trenują, dalej sobie to tam praktykują. A znam też dużo chłopaków, którzy właśnie w sportach walki, na przykład, że robili straszne fajne wyniki, ale nie pogarniali się życiowo, nie? Że dużo jest tam, można powiedzieć, takiej trochę patologii, że jakieś są rozwody, dzieci z rozbitych małżeństw, takie rzeczy no nie wiem, ja tak to zaobserwowałem, nie? No i ciężko, czasami ciężko się to z niektórymi dogadać już po latach też, nie? Bo to też jest zmęczony organizm dłuższym treningiem, często to też jest pobijana głowa. I takie mam wrażenie, że no nie mówię, że tu generalizuję, że wszyscy, Jasne. ale mam takie właśnie obserwacje, że nieraz spotykam gości, z którymi ja trenowałem karate, i tam dalej jest oni. Us jest, nie? Jest takie przyzwyczajenie sali, że do trenera nie mówią to Staszek coś tam, tylko że sensei. Nawet w sklepie, jak tam mojego kolegę ktoś spotka, to mówi do niego sensei, nie? Takie właśnie to jest. Ja też stąd też trochę inspiracji brałem do tego, jak robiłem program właśnie dla Szkoły Walki Drwala i stąd też, no, oczywiście też z konspektów, żeby pisałem konspekty na AWF-ie, bo też jestem po AWF-ie. I to mi się właśnie podobało, żeby ład i porządek od momentu, kiedy wszedłeś na salę i zacząłeś trening, do momentu, kiedy go skończyłeś, nie? Od zbiórki, przywitania się, po wstępną rozgrzewkę, po rozgrzewkę główną, później po część główną i tak dalej. Tak samo było właśnie na karate i na innych tych wszystkich sztukach walki, gdzie są te stopnie i są jakieś wymagania na te stopnie. Bo to też jest fajne dla tych, którzy trenują sporty walki, bo widzą, gdzie są. I widzą, ile im jeszcze brakuje, żeby tam zostać tym czarnym pasem czy czymś. I to Właśnie się w mi. sporcie, w MMA czegoś takiego nie ma, nie? No tak, nie Jest po masz. prostu naparzanka. To mi się właśnie na przykład, jak teraz o tym mówiłeś, to myślałam o brazylijskim jiu-jitsu, co mi się tam bardzo podoba, że nawet jeżeli nie ma takiego aż tak wschodniego stylu, to fajne jest właśnie to, że są te pasy, poziomy, białe trzymają się z Wiesz, ale białymi, nie wiem, czy wiesz, ale niebieskimi. brazylijskie jiu-jitsu to nie jest nic innego jak stare judo. No tak, to się Wiesz, zaczęło. i ja Gracie zawsze przyjechał mówiłem, do jak Brazylii. brazylijskie wchodziło w ogóle do Polski, że tu powinien sobie polski związek judo strasznie napluć w brodę za to, że nie przejęli tego tematu i nie zrobili takiej formuły pod jak gdyby z polskim związkiem judo, żeby zrobić taką formułę po prostu judo plus parter, a nie tylko samo judo do obalenia przeciwnika. No, oni tak trzymali się bardzo, jakby to No i powiedzieć, się wytrzymali, olimpijsko, no nie? a brazylijskie też się trochę, wiesz, rozdrobniło, no bo tam, jak ja słyszę też, że wiesz, możesz dostać pas na takiej zasadzie, że wiesz, nagrywasz tutaj płytę, czy jakiś plik wysyłasz za granicę i oni go tam oceniają i za $100 oni ci tam, czy tam na jakąś kasę ci To dają zawsze pas. z popularnością. Z karate było tak samo, nie? No tak, no też się zepsuło, no i to jest to jedyne zagrożenie, nie? Dlatego, ale mi się wydaje, że pieniądze i tak zawsze wezmą górę, nie? Jaki byś nie był hermetyczny i ten to jest kwestia tylko ceny, nie? Żeby ten pas komuś dać. A i później się właśnie tacy już ten mit Misza się zatraca, bo już nie idzie taki dobrze zbudowany gość, chudy bez brzucha po sali, tylko idzie jakiś taki mistrzu, nie, jak Kung Fu Panda z tym Zawsze, w kung fu zawsze tacy są. wylewający się z bębnem obwiązany tymi pasami, ma już nie już tam 8 danów i tak dalej. No i to już żenujące dla mnie, nie? Dlatego ja zrezygnowałem w ogóle z pasów i we wszystkich już później tym, bo już stwierdziłem, że to jest bez sensu, nie? To jest tylko po prostu wydawanie pieniędzy, nie? No Bo jasne. pas nie świadczy o twoich umiejętnościach, nie? W brazylijskim jeszcze tak. No, zależy, wiesz, bo to też jest każda szkoła ma swojegoś tam mistrza prowadzącego i tak dalej. No jest ciężko jeszcze te pasy dostać, no ale jest ich coraz więcej, nie? I No zaraz tak. te czarne pasy, które teraz zostają, oni sami już będą rozdawać te pasy. No Tak tak. mi się wydaje, że to się tak skończy, bo zawsze się znajdzie jakaś No, no. kanalia, która sprzeda ten pas za jakieś tam pieniądze, nie? No tak, wiesz, to jednak jest. Kiedyś czarny pas to było wow. Ja pamiętam, jak Szamota jeszcze dostawał, to był drugi czarny pas w Polsce. No. A kiedyś sobie chciałem policzyć z ciekawości, ile jest w ogóle kobiecych czarnych pasów. I była lista na jednej stronie, na Grappler Info chyba była informacja. I było wtedy, na tamten czas, kilka lat temu, już było 300 czarnych pasów. To podejrzewam, że teraz pewnie jest dwa razy więcej jest tego.
Nie wiem, ja już straciłem, wiesz, to się tak wszystko rozwinęło i tak poszło, że wiesz, no, że dla mnie śledzenie w ogóle dzisiaj samego MMA, gdzie za, nie wiem, powiedzmy, wtedy ja tam miałem jakieś swoje lata świetle, to była jedna gala w miesiącu Tak, a i to teraz już to było jest. częstotliwe, a teraz masz co tydzień, to dla mnie, jak ja bym miał to śledzić, a do tego masz jeszcze, wiesz, właśnie to, co mówisz, Grappler Info czy coś tam, te wszystkie zawody w BJJ, do tego masz jakiś kickboxing, Muay Thai, do tego masz MMA, no to jest robota na pełny etat, nie, No żeby w tym tak. wszystkim być, nie? Znać tych zawodników, śledzić ich i tak dalej, nie? A powiedz mi, jak wyglądała twoja właśnie droga? No bo zaczynałeś trenować karate, ale w którymś momencie jednak ta forma MMA, bo tak jak powiedziałeś, MMA wtedy jeszcze nie było. Nie było czegoś takiego jak MMA, tylko się łączyło pewne style i każdy był jakimś takim wykreowanym zawodnikiem przez to, że trenował kiedyś zapasy, potem dołożył tajski i tak się tacy zawodnicy tworzyli. Kiedy ty zacząłeś na przykład trenować parter? Znaczy, wiesz, ja już trenowałem na tym karate z tego względu, że zawsze się zastanawiam, co będzie właśnie, jak mnie ktoś złapie i tak dalej, nie? A że nie było u nas w mieście zapasów ani żadnego judo, więc myśmy sobie zorganizowali kasety, takie VHS-y, wtedy był, nie O wiem, tak, to był Marco old school. Lala, Z taki, Ameryki ktoś Joe dawał. Moreira i tak dalej. No i żeśmy z tych VHS-ów tam orali te wszystkie pierwsze trójkąty, balachy, wyjścia z bocznej i w zasadzie naprawdę można się śmiać, ale wtedy jakąś to robotę zrobiło, bo już przyjeżdżając później do Krakowa i chodząc na pierwsze treningi jiu-jitsu, to już jakąś bazę miałem, nie? Co prawda brakowało tam takich detali, żeby te biodro ruszyć tam ten centymetr w tom i tak dalej, ale to szybko żeśmy nadrobili, natomiast sam jak gdyby wzorzec ruchowy był opanowany na tyle, żeby sobie już poradzić w miarę dobrze, w miarę na tyle, żeby się nie dawać poddawać. O, w tych przynajmniej takich bazowych pozycjach. No. Nadrobiłem to wszystko w rok, tak naprawdę chodząc codziennie na dwa treningi. I w zasadzie tyle. To już wtedy już full time było. Tak. No ale to skoro trenowałeś 2 razy dziennie, to rozumiem, że miałeś jakiś taki cel, który Znaczy to chciałeś było tak, że osiągnąć. ja. Tak, no bo ja wtedy, jak zacząłem na AWF-ie studiować, no to już zacząłem jakiś tam amatorski turniejach brać udział i w zasadzie studia na WF-ie dzienne były o tyle fajne, że tam do drugiej się studiowało, później miałem chwilę przerwy i na 17:30 słuty miałem autobus, żeby zdążyć na 18 na wolę i tam od 18 do 22, tak codziennie, cały rok. I co było twoim założeniem na wtedy? Co chciałeś Nie, jakby... no wtedy było trenować, nie było Okej. żadnych tam bicie, no walczyć, nie, coś tam po prostu robić, nie było żadnych jakichś tych, bo nawet nie było wtedy jeszcze jakichś mocnych organizacji, nie? Dopiero po tym roku gdzieś tam wypłynął Pride, no i to był jakiś taki cel, żeby w tym Pride walczyć, nie? No i jak już dochodziłem do tego momentu, że były jakieś już tam rozmowy, no to Pride został sprzedany UFC i jak już podpisałem umowę, to już podpisałem właśnie z UFC, a nie z Pride'em. I 21 lat, pierwsza walka zawodowa. Był stres przed tym wszystkim? To No jak jasne. powstaje taka w ogóle wizja? Tak siedzisz sobie, trenujesz, mówisz, a Nie, no wiesz, zawalczę no sobie. dostajesz po prostu jak gdyby tam propozycję i wiesz, no jest strach i tak dalej, no ale z drugiej strony sobie myślisz, wiesz, no mi się wydaje, że dużo wtedy było takiego strachu przed tym, co ludzie powiedzą, nie? Tak, wtedy to było inne, No no. to jest takie, wiesz, bardzo blokujące chyba dla dzisiaj też dla wielu ludzi. W zasadzie, wiesz, no to był Piotrek Bagiński, z którym się tam żeśmy popili, w zasadzie żeśmy zrobili grapplerową walkę, ale no tak jak w każdej walce, no wiesz, zawsze jest ten stres, no jak nie ma stresu, to znaczy, że coś jest nie tak, nie? No stres mobilizuje albo blokuje, nie? I to jest ta druga taka walka, która się toczy w twojej głowie, no a na to wiesz, jak wiesz, że trenowałeś, przepracowałeś, że jesteś, wiesz, że jest fajnie, że jesteś w formie, to bardzo szybko znika. Aczkolwiek teraz to już jest tego stresu dużo mniej, bo ja, dla mnie to już jest trochę takie, no śmieszne, nie? No tak, to już prawie Wiesz. 20 lat od pierwszej. Wiesz, dla mnie już, ja zawsze mówię, że stres to jest, wiesz, stres naprawdę dla mnie to był stres, jakby tu miał jakiś niedźwiedź nas zeżreć, albo tam mielibyśmy jechać na wojnę i się strzelać na śmierć i życie, nie? To jest stres. Dla mnie wtedy już by było, bo wiesz, wtedy jak stracisz rękę albo stracisz życie, to już nie ma takich żartów jak tutaj, że se wchodzisz do klatki, masz
sędziego, masz sanitariuszy, czy tam wiesz, medyków, i sędzia może przerywać walkę, i ty możesz odklepać, i w ogóle tam wiesz. Milion zabezpieczeń, nie? Takich wiesz, że tam to się może stać. No, przegram to przegram, no był lepszy, o to chodzi, nie? Żeby sobie pokazać, który jest lepszy. No. A dużo walczyłeś amatorsko, zanim przyszedłeś na zawodowstwo? No paręnaście tam miałem walk i miałem jakiś tam turniej zaliczony i wiesz, no dla mnie już jakby nie było znaczącej różnicy między tam amatorką a zawodowcem, bo to wszystko się wtedy tworzyło i te zawody amatorskie się tworzyły też, wiesz, i to MMA też się tworzyło, także stwierdziłem, że już lepiej się bić normalnie, bo ja zawsze dążyłem do tego, wiesz, no wyjdę dzisiaj z tego hangaru, ktoś mnie wiesz, wyskoczy do mnie, żeby mu dawać pieniądze albo coś i co mu powiem? Poczekaj, muszę się rozgrzać, albo czekaj, bo to jak ile ważysz? To co zrobił Nie ta Mikołaj Czujeś? kategoria No wagowa. przyjdź, no wiesz, no to, wiesz, to był główny cel tego mojego całego trenowania, nie? Żeby się po prostu nie dać, nie? Czy będę w szkole, czy będę gdzieś na ulicy, czy będę gdzieś na dyskotece i tak dalej. I wiesz, no co przyjdzie, jak przyjdzie do ciebie chłopik, który waży 120 kilo i będzie chciał od ciebie, nie wiem, portfel czy coś, i co mu powiesz? Albo mu go dasz, albo mu wypłacisz gonga, nie? I będziesz sprytniejszy i jakoś sobie poradzisz, nie? A przydało się kilka razy w życiu? Przydało się. Nie kilka. Ale to też zależy, bo ty pracowałeś na bramkach, prawda? No, akurat tam dużo się dźwigni później sprawdzały, bo jednak pobicie ludzi na bramce niesie swoją takie konsekwencje, że No tak, to tak. jest ślad, nie? A powiem ci, że już teraz mogę w sumie powiedzieć po tylu latach już nie stania na bramce, że jednak najlepszą robotę na bramce robi duszenie i podduszanie. No tak, bo nie musisz nikogo krzywdzić, a poza No. tym wiem, jacy są ludzie. Ja już słyszałem wiele razy historię w stylu, że ktoś zaczyna, dostanie, a potem mówi policja, bo on Tak, tutaj mi a coś to zrobił. już jest nagminny motyw zarobkowy, że oni tam drugi cię nagrywa i później tam cię po prostu szantażują, że albo wiesz, albo mu zapłacisz coś, albo on idzie na policję z tym. Ale wracając do podduszania, to zaletą jest jeszcze to, że zazwyczaj przy duszeniu puszczają zwieracze. Aż chłop potem ma inne myśli w głowie, mówi, No dobra, wiesz, słuchaj, no już chłop jak wstaje i idzie. ma plamę na, wiesz, na nóżkach, no to już on nie myśli o pretensjach, tylko idzie jak najszybciej do domciu się przebrać, nie? Wiesz, i zależy z której dziurki poleci też, nie? O, No, śmiesznie. to były takie właśnie sytuacje i powinno, znaczy wiesz, no, bramka to też jest bardzo ciężki temat, nie? Ja uważam, że powinni zostać wreszcie jakoś to prawnie powinno zostać usankcjonowane tak, żeby ci bramkarze naprawdę byli bezpieczni pod względem prawnym, nie? Bo dzisiaj to jest po prostu dalej wolna Amerykanka, a weź sobie zatrudnij takiego na bramkę ochroniarza, który stoi w Billi albo gdzieś tam w jakimś tam Lidlu czy gdzieś, nie? To jest po prostu żenujące i ci bramkarze powinni mieć normalnie prawa, jakby byli właścicielami lokalu. Bo wiadomo, że nie powinni tam tych ludzi tłuc, ale powinni ich wypchnąć, tak jak to jest w Stanach, czy tam gdzieś, nie wiem, za granicą, od tego bounce właśnie, Tak, żeby się, bouncer, no. bouncer, nie? Żeby go wyodbijać i tyle. I oni tam mają takie prawa, że jeszcze są dogadani na tyle z policją, że jak już policja przyjedzie, to wie, że ten bramkarz jest trzeźwy, że wie, jaką ma robotę, wie, co tu robi i tak dalej i po prostu najważniejsze, żeby go wybounsować tam na zewnątrz i tyle, nie? I u nas tego po prostu nie ma, nie? U nas często jest tak, że te chłopaki muszą się gdzieś tam chować, ten menadżer mu ściemnia, że tu nikt nie pracuje na tej bramce, no i to takie jest jakieś tam Rozumiem. marne grosze. No a to jakoś taka praca pomogła w budowie charakteru, bo wiem, że u Sarary mówiliście, że jest wielu zawodników, którym brakuje jakiegoś No takiego brakuje, znaczy wiesz, no instynktu. teraz już ciężko o tym mówić, tak wiesz, no bo to jest trochę może takie zachęcanie, ale wiesz, no tam były takie sytuacje właśnie naprawdę stresujące, no wiesz, jak już ktoś wkłada rękę do kieszeni, to ja nie wiem, co on z tej kieszeni wyciągnie, wiesz, i to są rzeczy, o których ty musisz wiedzieć i których się tylko tam nauczysz, wiesz, musisz pewne rzeczy przewidzieć i zareagować dużo wcześniej i nie czekać na ten pierwszy krok od niego, czyli trochę wiesz, no właśnie tym sprytem się wykazać i nieraz tak było, że wiesz, no że gość sięgał do kieszeni, jeszcze nic nie wyciągnął, ale już był jak gdyby ruszony na tyle, żebyśmy mu później z tej kieszeni, żebyśmy z tej kieszeni mu wyciągali kastet albo nóż, nie? I wiesz, no,
I ta bramka też uczy takich, wiesz, no przede wszystkim odwagi, nie, w boju, bo to jest takie, wiesz, jak jest jakaś tam awantura i tak dalej, to wtedy też widzisz, kto za tobą stoi, kto nie stoi i wiesz, każdy jakoś liczy tam na siebie i tak dalej, nie, więc wiesz, i bramka, i jak gdyby ekscesy na bramce to nie są jak gdyby, wiesz, zawody sportowe, nie? Bo tu nie masz właśnie, że jest w No twojej tak. kategorii, że też tam jest wytrenowany, niewytrenowany, wiesz, tu jest, jeden się z tobą bije, niby już wiesz, to te solówki to w ogóle, ale jeden się z tobą tu bije, a drugi cię kopie po głowie, nie, na przykład, nie? Albo wiesz, no to są takie rzeczy, nie? To dlatego ja to się cieszę, że tam po prostu miałem ten opis z tymi bramkami przez te studia i naprawdę, że się to nie skończyło żadnymi jakimiś tam sprawami w sądzie, za różne jakieś takie rzeczy, bo to jest ciężki chleb, nie? Bo to się kończy, to zawsze się kończy tak, że albo masz sprawę na policji, bo kogoś tam po prostu pobiłeś, oczywiście to jest pseudopobicie, a nie pobicie, albo masz gdzieś nóż w tyłku, albo w brzuchu, albo w plecach, albo gdzieś tam. Czyli albo ty kogoś pobijesz, albo ciebie pobiją i to ciężko. Tak się to kończy. Plus jeszcze do tego, że to jest, wiesz, to jest nocne życie, nie? No tak. Więc jak wejdziesz na bramkę w czwartek, piątek i sobotę, czyli zarwiesz trzy nocki, tak ja na przykład dochodziłem do siebie we wtorek, nie? Zanim to wszystko odeśpisz i unormujesz znowu ten rytm, tylko po to, żeby od czwartku zacząć znowu, nie? Więc to, wiesz, pod kątem jak gdyby treningu sportowego to nieprzychylna sprawa. Ale wtedy też nie było tak, że wiesz, że przynajmniej za moich czasów, że trener personalny tam zarabiał sobie stówę za godzinę, nie? Jeszcze nie było tego zawodu w ogóle tak rozpowszechnionego i tak dalej, więc ja już później z czasem stwierdziłem, że ja wolę już zamiast stać za stówkę na bramce, czy tam za dwie, za nockę, to już wolę i zrobić te dwa treningi personalne i wiesz, jakby godzinowo mi się to bardziej opłacało i poza tym, wiesz, no robiłem coś, co lubię i bardziej zbliżone, wiesz, do tego, co robię zawodowo, jeżeli chodzi o sport, nie? A to, I tak się wyleczyłem po prostu z bramek już też, nie? czyli zmienić branżę na bycie trenerem personalnym. Trochę tak. Znaczy ja już klub miałem w 2006 roku na Zielonym Osiedlu, miałem swój klub, nie? Bo po prostu nie mieliśmy gdzie trenować też i stwierdziłem, że miałem tam jakieś oszczędności po wyjazdach do Norwegii zarobkowych, żeśmy sobie otwarli, znaczy ja otwarłem swój własny klub. O, to na pewno do tego zaraz wrócimy, ale tak. Chciałem cię zapytać, jak wyglądało w tamtych czasach bycie zawodowym, no bycie zawodnikiem MMA zawodowym? No nie, wiesz, no ciężko, no wiesz, no to wygląda, ja przynajmniej z mojej perspektywy to wyglądało tak, że wiesz, no, że rano byłem do 14 na studiach, później coś tam się w domu porobiło, nie, wieczorem się prowadziło zajęcia, zrobiło się swój trening i się szło do roboty na bramkę. No miałem taki okres, że pracowałem na tej bramce od wtorku do niedzieli rano. No i wtedy też nie było tak, że tam wiesz, tam ktoś dzwonił do ciebie, no, że za 2 miesiące będziesz miał walkę, więc ty sobie możesz wtedy wejść w mikrocykl przygotowawczy, BPS zrobić i tak dalej. Ja miałem często tak, że to wiesz, dzwonili, bo ktoś im wypadł, zwłaszcza gdzieś tam w Niemczech czy w Holandii, bo ktoś im wypadł i musieli, wiesz, mieć jakieś mięso armatnie na zastępstwo i się jechało po prostu gdzieś tam do Berlina, czy do Helsinek, czy do Düsseldorfu, wiesz. Tak to wyglądało. To po prostu się trenowało i się jeździło na walki praktycznie z tygodnia na tydzień, No tak, bo ty właśnie często walczyłeś, to było też nie? za granicą. Jak taka na przykład organizacja tego, już wtedy miałeś jakichś menadżerów? Nie, no to było, wiesz, kolega gdzieś tam dzwonił, był poopany i załatwiał te walki. No też nie mógł z siebie jak gdyby tam wziąć jakiejś prowizji menadżerskiej, bo to były walki za 400 euro, za 800 euro, wiesz, no max to był 1000 euro i wiesz, no to co tu za z czego tu wziąć i tak dalej, nie? To tak to wszystko wyglądało, nie? Te walki też były w jakichś albo jakichś takich hangarach, albo w jakichś dyskotekach. To nie były wielkie hale, tak jak teraz, No wiesz, tak, to sportowe, ten sport się wtedy tylko rozwijał. to był underground, taki naprawdę, nie? A już w ogóle w Niemczech, w tym Berlinie, to jak sobie to przypomnę, to już naprawdę, tak jak w filmach, nie? Gdzieś tam jakiś taki, jeszcze muzyka taka, Klatka dwóch wchodzi, jeden taka wychodzi. muzyka, to był nawet ring, nie? Taka muzyka ciężka, jakaś wyśnia a la Rammstein i tam, no, klimaty fajne.
Jak progresowała twoja kariera? Bo to było tak, że po prostu walczyłeś, walczyłeś, i czy były w twojej karierze zawodowej jakieś takie ważne momenty, które zmieniły jej bieg? I jakie to były Znaczy, momenty? wiesz co, to były. Wiesz, jak miałem ten debiut w tym UFC w 2007 roku, to po tym debiucie miałem oczywiście. Miałem wtedy menadżera, który okazało się, że. Jak się okazało, że był tam. No, że oszukiwał, i to dosyć znacząco. Samo to, że dali mi do podpisania kontrakt na ławaczce na siłowni po angielsku, gdzie ja wtedy angielskiego tak nie do końca rozumiałem wszystko, ale powiedzieli co innego, powiedzieli, że na papierze jest tak specjalnie napisane, bo będziemy się inaczej rozliczać, czy coś takiego. W każdym razie, no, po tej walce miałem jak gdyby debiut i trochę mi odeszła ochoty do tego, żeby wchodzić w takie środowisko z takimi ludźmi w ogóle i z takimi menadżerami, że to więcej problemu z tego było, że się zacząłem stracić jak gdyby cały fan z tego trenowania i tego walczenia, nie? No i jeszcze dodatkowo pojawiła się jakaś kontuzja pierwsza kolana, więc musiałem tam odczekać. No i na szczęście jakiś tam inny menadżer się mną zainteresował ze Stanów i to już był taki przełom, że poleciałem do tej Ameryki, do tej Kalifornii. No i tam jeszcze stamtąd musiałem prostować te sprawy z menadżerem do tego stopnia, że musieliśmy jechać z San Diego do Las Vegas na spotkanie z samym White'em. I gdzie żeśmy się prostowali z tego starego menadżera i się okazało, wtedy właśnie ja się dowiedziałem, że ja mam dwóch menadżerów w ogóle w UFC, że w UFC wiedziało o tym, że moim menadżerem jest jakiś Japończyk o wdzięcznym nazwisku Kawasaki, a w Polsce ja miałem swojego menadżera i ja nie wiedziałem o tym japońskim menadżerze. Czyli miałem dwóch menadżerów, z czego ja wiedziałem, że ja mam menadżera z Polski, a oni wiedzieli, że ja mam menadżera z Japonii, nie? A wpadli tak, że ten menadżer z Polski pisał na mnie donosy, że na przykład stoi na bramce, że się steryduje i przez to, że się steryduje, strasznie ciężko bije ludzi i opisał na przykład opisał jakiś tam przypadek z soboty, z datą, gdzie ja już od 2 miesięcy siedziałem w Stanach, nie? I tak właśnie wpadli, no i oni dlatego powiedzieli, to przyjedźcie tu, pokażcie się i tak dalej, żebyśmy nie wiedzieli, że nie ściemniacie. No i żeśmy wsiedli w samochód praktycznie za 2 dni od mnie, żeśmy pojechali tam, nie? Na spotkanie, czy nawet na drugi dzień, nie? Wiesz, to niby przygoda. Dobra, trenujemy zawodowo Tak. UFC, a tu wiesz, jakieś Nie, no jeżdżenie. takie miałem takie ekscesy, że dzisiaj to jest nie do pomyślenia, no i z tego co widzę, no uformowała się teraz ta jakaś tam kadra menadżerska i tak dalej, czasami jeszcze do mnie dochodzą jakieś ten, ale wtedy to była cena tej takiej powiedzmy wolnej Amerykanki, nie, przynajmniej tutaj w Polsce, nie, że to brali się za to ludzie po prostu z kosmosu i masakra, nie, masakra. A jak wspominasz same walki w UFC, pomijając właśnie takie ekscesy, jak to wyglądało od środka? Czy... No wiesz, to był przeskok, nie? To na mnie to było jakbyś pojechał, wiesz, właśnie gdzieś tam z małej wioski, gdzieś tam, wiesz, w ciężkiej Dolinie Bieszczadzkiej i cię rzucili, wiesz, po prostu na jakąś Warszawkę, czy nawet na Nowy Jork, nie? To wiesz, no jak tutaj jeździłeś w jakichś takich hangarach, halach, wiesz, musiałeś się pytać, tam nie było Rammstein. wtedy Google Maps i tak dalej, bo to się miało jakąś tam Nokia 3310 i tak dalej, wiesz, musiałeś tego wszystkiego szukać z mapy, wiesz, tak, jak przyleciałeś na UFC na pierwszy do Londynu, to tam było, wiesz, oni się odbierali do busa, wszystko, cały harmonogram, o tej, tu masz być, wiesz, po prostu tak taka, jakbyś wszedł do fabryki na taśmę, nie? Od momentu, kiedy ci przejęli z samolotu, do momentu, kiedy ci odwieźli z samolotu, miałeś poukładane życie, nie? A które to były lata? 2007. To już wtedy otwierałeś swój klub. To rok wcześniej otwarłem już, no. Okej, okay. I jak na przykład było z tym klubem? W sensie to pomyślałeś, że chcesz sobie stworzyć środowisko, gdzie możesz sam trenować, Tak, czy... to było główne założenie, a przy okazji, żeby mieć jakieś tam grupy. Okej, okay. A jak właśnie wygląda trening jako taki zawodowiec? Czy coś się w twoim treningu zmieniło? Nagle zacząłeś jeździć na te właśnie kampy, mikrocykle przygotowania? Nie, no wiesz co, to cały czas, wiesz, no do dzisiaj jest problem, do dzisiaj jest problem, jak ułożyć cały, wiesz, cały plan przygotowania do walki, bo wiesz, tu masz tak, stójka, klinch i zapasy, parter, do tego masz przygotowanie motoryczne,
ile, wiesz, i teraz pytanie, jak mocno masz stójkę, jak mocno masz zapasy, jak mocno masz parter, ile czasu przeznaczyć na parter, ile na stójkę, ile na zapasy, ile na motorykę. Czego ci brakuje w motoryce? Czy wytrzymałości, czy szybkości, czy siły? I teraz weź tym zaszachuj tak, żebyś ty w ciągu jednego tygodnia się po prostu nie zaorał. I do dzisiaj jest to problem, wiesz, bo jak jesteś sprinterem, no to robisz tylko sprinty, nie? Bo się, wiesz, biegniesz na 100 metrów, a tutaj, wiesz, nagle szykujesz się na stójkowicza, a tam miesiąc przed dostajesz ten, że wypadł i będziesz miał parterowca, nie? No i co w miesiąc zrobisz, wiesz, jeżeli chodzi o parter, nie? I teraz, czy parterowiec jest silny, czy słaby, czy jest gibki, czy nie jest, wiesz, to są takie cały czas, no rzeczy, że albo będziesz trenował i narzucał swój styl, i po prostu musisz go zdominować, albo, no nie wiem, albo się jakoś tam wpasować to wszystko. Natomiast ja, dopóki nie zrobiłem badań genetycznych, no to na przykład nie wiedziałem, że większość czasu muszę poświęcić na trening siłowy mimo wszystko. Bo ja jestem urodzonym dieslem. Ja jakby okazało się, jakby mnie zbadali w wieku tam 13-14 lat, to bym mógł być mistrzem triatlonu, nie? Bo po prostu bardzo wolno się męczę, ale bardzo długo muszę też, jak się już zmęczę, to bardzo długo muszę odpoczywać, nie? Ja do dzisiaj mam tak, że jak sobie wjadę na rower, to mogę sobie jechać, aż nie padnę, ale to może trwać 2 dni, nie? Albo tak samo z bieganiem. Też mogę biegnąć w nieskończoność, można powiedzieć. Natomiast no bardzo nie mam jak gdyby siły, a przez to nie mam szybkości. I nad tym cały czas pracujemy, nie? Chociaż lepsze jest mieć bazę tlenową, bo przynajmniej jestem wydolny na to, żeby tam parę rund na gazie jakimś zrobić, nie? Uratowało cię to czasem? No tak, no ale na przykład w walce z Michałem Materą brakło mi tej siły i to czułem po prostu w tej walce, nie? Że mi po prostu brakuje siły, nie? On mnie zdominował siłowo, nie? Dlatego od tego czasu już, od tej walki, siłownie cały czas. No, wyciąga się lekcje wartościowe po takich No wiesz, no przegranych. ja tam nie żałuję nic, to wiesz, to dla mnie to nie jest żadna ujma, nie? No Te jasne. porażki i tak dalej, bo to albo się na tym, tak z tego skorzy... Mało tego, ja uważam, że porażki więcej uczą niż wygrane, nie? Naprawdę. I to jest, wiesz, bo wtedy zaczynasz analizować, zaczynasz myśleć, jak wygrywasz, a to A, dobra, super, wygra, było, dobry ta, jestem. jedziemy dalej, nie, wiesz, a tu zaczynasz sobie, co, a co zrobiłem, cofasz się, wiesz, patrzysz ile tego i faktycznie do Michała to ja bardzo dużo biegałem, a praktycznie żelastwa nie dotykałem, nie, no i wyszło. Powiedz mi, jakie miałeś najcięższe walki w swojej karierze, które wspominasz, i też takie walki, może takie, które w dobry sposób wspominasz, niekoniecznie nawet samą walkę, ale była to dla ciebie na przykład coś ważnego. Wiesz co, ja w ogóle nie mam takich jakichś takich rozmyślań, nie? Walki, nie walki. Wiesz, ja po prostu o tym zapominam i idę dalej, nie? Wiesz, no jedyne czego żałuję to na przykład właśnie to, że tam jak z Thiago Silvą w tym debiucie, to tam akurat brakło kondychy i po prostu też wiedzy z tego, jak się przygotować do tej walki, bo tam też było trochę wszystko tak na... No robione tak na po prostu na kolanie, no nie? I to był taki, ale to z perspektywy czasu, wiesz, po tam 13 latach, no to po prostu były takie czasy, tak się trenowało i tak dalej, nie? Więc ja nie mam jakichś takich ulubionych, nieulubionych. Okej. Ja, wiesz, to jest jakiegoś, jakie miałeś ulubione awantury na tym, nie? To, wiesz, po prostu jest, trzeba się, wiesz, poklepać i tyle, no. No idziemy dalej, nie? Także tak jakoś nie mam jakichś takich wspomnień, że, wiesz, ta walka super, a ta nie super, Jasne, wiesz. To po rozumiem. prostu... No ale na przykład same niektóre doświadczenia dobrze wspominasz, bo na przykład to na pewno jest fajnie czasem wrócić do takiej myśli, jak znokautowałeś tego gościa i to ci dało na przykład bonus walki wieczoru tamtego dnia. Poza tym to Nie, takie ale dość to nietypowe wiesz, to doświadczenie. bardziej się, wiesz, ja mam bardziej takie skojarzenia, wiesz, no na przykład jak właśnie z Jankiem, żeśmy sobie imprezowali po tej moim właśnie jakiejś tam walce w Las Vegas, nie, to bardziej to, że Jasne. wiesz, bo tak naprawdę jak tak popatrzysz na karierę sportowca każdego, nie, nieważne, czy to jest zawodnik MMA i tam wszyscy myślą, że podróżuje po świecie, wie, że fajnie lata, ale to jest tak, że wiesz, ty lecisz, odbierają cię, hotel, hala, hotel, lotnisko, nie? Jak ty sobie nie zabukujesz biletów wcześniej, albo ich tam jakoś się z nimi dogadać, żeby oni ci je przełożyli o parę dni, ale już te parę dni na, nie wiem jak jest teraz, nie? Że ty zostajesz i tam sam płacisz ten pobyt, no to ja zawsze tak robiłem, żeby, wiesz, po tych walkach gdzieś w tym miejscu, gdzie jest atrakcyjnie jakoś turystycznie, żeby sobie pojeździć, nie?
I tak wiesz, no, dzięki temu na przykład byłem na Grand Canyonie i tych tam kilkanaście razy, nie? Jak tylko się tam gdzieś osiedlałem o Las Vegas w związku z moimi startami czy jakimiś tam innymi rzeczami. I to mnie bardziej tak wiesz, też nakręcało, bo jak gdyby raz, że sobie zawalczyłem, fajnie sobie pojadę na walkę, a przy okazji coś zobaczę, nie? O ile to były ciekawe miejsca, nie? Jasne. No, ja generalnie nie przepadam za miastami. Bardziej mnie interesują takie otwarte przestrzenie, jakieś parki narodowe, góry i takie rzeczy. Czyli od zawsze to teraz robisz, jak to się, para... Permakultura. Permakultura. To będzie, to ruszy teraz. Ja mi się wydaje, że to w ogóle zjawisko ruszy, bo ludzie otwierają sobie oczy, nie? No ludzie tak. Sobie otwierają oczy i każdy już tam zaczyna myśleć o własnym ogródku, własnym pomidorku, ogórku, a od tego się zaczyna, nie? Później się zaczyna, wiesz... zwierzaki, nie? Że teraz tam hodowla zwierząt, że to, że ten, ale tak jak spojrzeć na ludzi, praktycznie w każdym mieszkaniu jest jakiś pies, kot i tak dalej. Przecież to są zwierzęta, nie? No tak. Mało czego, ile trzeba do tego dokładać, no nie? A jakby mieć tak, nie wiem, kurde, króle w domu albo coś tam, no ja nie mówię o mieszkaniu, ale tak ciągnie ludzi do zwierzaków, no. Po prostu ciągnie. To jest to jak gdyby z natury chyba wynika. Nie? Jest coś takiego. No zresztą ja widzę, że to się wszystko zmienia z wiekiem, że jak jesteś młody, nabuzowany testosteronem, no jasne, to siedzisz na przykład ze swoimi rodzicami i myślisz, jak oni tak mogą na tym tarasie siedzieć i patrzeć sobie przed siebie, pić piwko, kiedy jest tyle rzeczy wiesz, do zrobienia. No ja też to przeżywałem, no to wiesz, no dlatego wiesz, taki rytm życia, nie? Najważniejsze, że jest, wiesz, dla mnie, ja się cieszę, że jest co robić, jest jakaś pasja, jest chęć do działania, no i przede wszystkim, że jest zdrowie, nie? Bo wiesz, bo tak naprawdę to, widzisz, teraz wszyscy doceniają coś, czego, o czym zapomnieli wszyscy, nie? O zdrowie. A to wszystko się gdzieś tam, wiesz, łączy. To, wiesz, to jedzenie, ten ruch, wiesz, ten spokój, jak gdyby głowy, czyli dbanie o tą, wiesz, jednego o tą psychikę cały czas, nie? Że ja nawet teraz, jak tam z chłopakami, widzisz, trenuję, to też mówię, jak widzę, że ktoś jest zaorany, to dużo ludzi po prostu nie dba też o taki rozwój swój wewnętrzny, nie? Żeby tam gdzieś pójść do kina, do teatru, wziąć dziewczynę, gdzieś tam, wiesz, do znajomych pójść, to też o to, wiesz, bo to jednak leczy też duszę, nie? I no pomaga. Tak, nie? Jak cały czas siedzisz w tym jednym miejscu, to się wypalisz bardzo no szybko. Jak? No jak, cały czas, wiesz, trening, jedzenie, trening, spanie, wiesz, i tak to... To na dłuższą metę to naprawdę, to jest, to się niczym nie różni od roboty w fabryce, nie? Gdzie tam przybijesz przyczątki. No tak, ale to wtedy też przy okazji staje się całym twoim życiem, jak coś ci w treningu nie wyjdzie, złapiesz kontuzję, to nagle wszystko się wali. No ja, wiesz, no właśnie dlatego ja na przykład, dlatego już wtedy miałem swój własny klub, bo ja zawsze gdzieś tam myślałem jak gdyby dwutorowo, nie? Co będzie, kiedy będzie kontuzja. Nie? To przynajmniej jak będę miał kontuzję, to o tych kulach będę mógł tu stać i mówić, co mają robić, nie? I jakoś się utrzymam. No właśnie, bo to jest pytanie, które miałem zadać bardziej na końcu, ale jak się przedstawiałeś, to wspominałeś o bardzo wielu biznesach, które teraz robisz. I jak to było? Jesteś powiedzmy w szczycie swojej kariery, walczysz sobie w UFC, jest fajnie, powiedzmy pieniądze się zgadzają. I czy już wtedy właśnie myślałeś o swojej przyszłości, wiedziałeś, że to nie będzie trwało wiecznie, inwestowałeś? Znaczy, ja ci powiem tak, no ja stwierdziłem tak, że jak do 30 po prostu na tym sporcie nie zarobię, to się go przestaje w to bawić tak na 100%, w sensie bawić, no tam też jest jakaś polityka, wtedy była, tam też trzeba się przepychać łokciami, teraz oprócz tego, że trzeba się przepychać łokciami, trzeba kłapać w internecie, tak, tak, czego tak. Ja po prostu, ja nie jestem tego zwolennikiem, nie czuję tego, nie lubię tego, bo uważam, że treści w internecie powinny dawać jakąś wartość, nie? Przynajmniej, nie wiem, jak ktoś będzie oglądał tego, ten twój wywiad teraz, to może zainteresuje się właśnie zjawiskiem permakultury, albo zacznie zdrowiej, nie wiem, żyć, zdrowiej się odżywiać i tak dalej. I to są treści, które ja chcę sprzedawać, a nie tam, że kogoś wyzywać i komuś ubliżać. I to jest dla mnie strasznie bolesne, zwłaszcza w takim sporcie, można powiedzieć, elitarnym, jakim jest MMA, no bo jest i tu powinno być, i tak jest na tyle brutalności w tym wszystkim, że nie potrzeba tego jeszcze potęgować, ale widocznie wiara tego potrzebuje, więc wtedy było ciężko, a co dopiero dzisiaj. Ja sobie powiedziałem tak, że jeżeli ja do 30 nie zarobię, to ja nie będę ryzykował, wiesz, bo jak stwierdziłem, że całą tą moją energię w treningi, w to odżywianie, w tą całą koncentrację przełożę też na jakiś rozwój interesu czy biznesu, to naprawdę musi się udać i tak jest.
Jeżeli ty się przestawisz, wiesz, myślami i tak naprawdę się sfokusujesz na coś tak Jesteś na... taki sam, tylko w innym kierunku, nie? Tak, to będzie wychodzić. To jest tylko kwestia czasu. Musi wychodzić. I tak samo jest, wiesz, no ja teraz sobie tak to podzieliłem, że sportem ja po prostu się już bawię. Znowu wróciłem do czasów takich, powiedzmy, lat młodzieńczych, że wiesz, ja po prostu po robocie idę sobie potrenować, żeby pojechać sobie na zawody, zawalczyć. Przy okazji teraz właśnie też jest to dla mnie sposób, żeby wypromować sobie jakiś tam swój produkt, swoją jakąś tam ideę. I ja już po prostu doszedłem w życiu do takiego etapu, że mogę się tym też bawić i jeszcze na tym zarabiać, nie? Bez ciśnienia żadnego już, nie? Jasne. Bez ciśnienia. I bo tak to, ja wiem jak to jest, jak się walczy, jak już zaczynasz myśleć o tym, ile zarobisz, co z tym pieniędzmi zrobisz, to jest najgorsza rzecz. Nie można walczyć i myśleć o pieniądzach, nie? Trzeba walczyć, wiesz, dla siebie i jakoś tam po prostu tak, wiadomo, jest to jakiś tam motyw, ale to nie jest myśl przewodnia, nie, w tym Tak, wszystkim. najpierw powinna być pasja, a Tak, to powinno być tak. A gdzieś przy dalej, okazji nie? ugrać jakieś lody, jak się da na tym, nie? I Nawet tyle. miałem tutaj taki wywiad z żołnierzem Legii Cudzoziemskiej. Młody chłopak, 21 lat wtedy miał, i on opowiadał, że właśnie bardzo widać po tym, kto jakim jest żołnierzem, zależnie od jego motywacji. Czy jeżeli ktoś przyszedł, bo chciał zarobić, bo u niego to Tak. się nie da, to są źli żołnierze. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś chciał zarobić, ale dlatego, że miał rodzinę w kraju biednym, którą kochał, to już był lepszym żołnierzem na No przykład, nie tak, wiem. no wiesz, no wiadomo, kasa zawsze cię jakąś tam zmotywuje, ale inaczej jeszcze motywuje kasa i pasja, nie? Za tym, wiesz, jakby w pierwszym momencie jest, wiesz, to całe właśnie trenowanie, ta walka, a dopiero w drugim jest taki, wiesz, to, że jeszcze oprócz tego jeszcze coś tam wpadnie, nie? No, w sumie tak jak powiedziałeś na początku, że trenowałeś 2 razy dziennie, ale nie miałeś jeszcze jakiegoś celu, po prostu ci się to podobało i Po chciałeś to prostu mi się robić. podobało i chciałem tego się jak najszybciej nauczyć, zwłaszcza tego parteru, żeby się nie dać zaskoczyć później na jakieś tam właśnie, no, powiedzmy nawet jakieś tam ulicy, czy na innych jakichś zawodach, nie? A powiedz mi, jak twój styl walki, czy twój styl walki ewoluował jakoś bardzo mocno w trakcie twojej kariery? Czy to było coś znaczącego, albo czy były jakieś właśnie ważne wydarzenia, które wpłynęły na twój styl? Tak jak No mówisz, wiesz że. co, to też ja zauważyłem, że jak w tych Stanach siedziałem i za dużo w jednym klubie siedziałem, gdzie trenerzy bardzo się fokusowali na klinczu i obaleniach, to ja wtedy stałem się zawodnikiem z uderzacza, zrobili po prostu obalacza, nie? A to też wiesz, to też jak gdyby jest następstwo tych takich przepisów, które uważam nie są do końca dobre w UFC, że wiesz, więcej są punktowane obalenia niż uderzenia, nie? Chociaż teraz to już się tam trochę zmieniło i inaczej trochę oceniają tych strikerów. Natomiast no wtedy było tak, że widzisz, no wpadał zawodnik, obalał, przytrzymał 3 obalenia, Tak, wygrywał. No to walka, wiesz, flaki z olejem, ale liczy się zwycięstwo, była tak? nawet na to nazwa, Lay and Pray. No, I lay tak and pray. niektórzy walczyli, ale był ten, kurczę, teraz nie pamiętam, jak on się nazywał. Gość miał chyba z 12-13 wygranych z rzędu, ale tylko obalał, przytrzymywał tam gości. No to więc, wiesz, no... Ja zawsze mówiłem, że wiesz, mi się zawsze podobał Jérôme Lebanner, nie? Który powiedział coś takiego, że wiesz, on chce robić takie walki, żeby go wiara zapamiętała. I ja go tak pamiętam, że on zawsze albo on nokautował, albo on był znokautowany. Ale to Jérôme Lebanner był sportowcem roku, nawet wyprzedzając tam w swoim czasie Zinedina Zidana, nie? No. No, ale A to. we Francji bycie sportowcem roku i wygrywając piłką nożną, to naprawdę to jest sztos, nie? No tak. Tak jest. No ale widać, że żyłeś trochę tą doktryną, bo wspomniałem na początku, że tylko 3 wygrane były przez decyzję, cała No reszta tak, no trzeba, nokauty, wiesz, no poddania. ja po prostu chciałbym, żeby, wiesz, moje wnuki, jak będą kiedyś oglądać moje walki, to żeby powiedzieć, ale dziadek się mucił, nie? Wiesz, że nie leżał i się modlił, tylko że się mucił, nie? Że te walki jednak, żeby były ciekawe, no nawet jak wiesz, ja dostałem w głowę, no to no trudno, no to co? Ważne, żeby wyjść stamtąd, no wiesz, na własnych nogach, że nie, żeby cię wynieśli i tyle, i żeby żyć dalej, nie? Jaką mentalność musi mieć ktoś na światowym poziomie? Co jest jakby trudne w ogóle w byciu zawodowym, w byciu zawodowcem? Czy to jest bardziej ogarnianie właśnie jakichś social mediów, żeby cię ludzie słyszeli? Czy to jest utrzymanie tej mentalności, motywacji? Różnie. Wiesz co, no ja, mi jest akurat ciężko z social mediami, chociaż zaczynam to jakoś te bariery przełamywać i traktuję to, odkąd zacząłem to traktować jako zabawę, to jest mi łatwiej i lepiej, a natomiast jak się do tego zmuszałem, to w ogóle to nie szło.
Natomiast no dzisiaj ci zawodnicy mają trochę łatwiej, ale z drugiej strony mają, muszą więcej opracować, bo za moich czasów musiałeś tylko harować na sali. Nie? A dzisiaj musisz harować na sali i musisz harować w internecie. Bo wiesz, jak ty zrobisz trening, to jeszcze oprócz tego, widzisz, ja dzisiaj pewnie zrobię tutaj zdjęcie z tobą i będę musiał to wrzucić, że dzisiaj byliśmy tutaj, nagrywaliśmy i tak dalej. I jak sobie to zliczysz, to tak naprawdę to jest robota też taka dosyć seria, bo później, jeżeli masz jakieś komenty, a chcesz to wszystko, wiesz, podbić, żeby to tam zaczęło coś tam się dziać, zaczęło to żyć, no to ty musisz to wszystko sprawdzać, odpisywać na bieżąco i tak dalej, bo jak prześpisz, no to już tam, wiesz, musi być jakaś interakcja i to jest ta druga praca, nie? No i teraz pytanie jest, wiesz, czy ty chcesz iść łatwą drogą, czyli komuś tam od razu nabluzgać i go tam zwyzywać, czy jednak chcesz, wiesz, no było nie było, to się zapisuje, nie? Kiedyś jak będziesz startował na prezydenta, albo nie wiem, na kogoś tam ważnego, to ci to odkopią. No, ale to też dużo człowieku pasuje, bo nawet ostatnio, No wczoraj. ja wiesz, ja mam szkołę walki, nie? Ja też, ja zawsze to tłumaczyłem sobie tak. No jeżeli masz dzieciaka, to chciałbyś go zapisać do szkoły, gdzie tam, czy do jakiegoś klubu, gdzie tam bluzgają, wiesz, tam jakieś powiązania różne kryminogenne, czy chciałbyś go zapisać do faceta, który nie przeklina, który ma szkołę, który ma jakiś program i tak dalej, żeby tam, wiesz, z niego zrobili ludzi, nie? To jest po prostu odpowiedź na to, nie? Bo to ja zawsze patrzę przez pryzmat już dzieciaków moich, nie? Że wiesz, jak one kiedyś coś odgrzebią, czy na fejsie, czy na Insta, czy na YouTubie, to mi nie zarzucą, że tata, ale ty też przeklinałeś, albo ty też byłeś tak i tak dalej, tylko wiesz, no to jednak zostaje w tym sieci. Ja nie mówię, że ja nie jestem, wiesz, że jest z grzechu i że sobie tam nie poknę czasami, bo poknę, ale to chodzi o to, żeby jednak mieć jakieś swoje zasady i wartości, się ich jakoś przynajmniej próbować trzymać, nie? No też właśnie wczoraj nawet chyba czytałem, była ta, kurczę, nie pamiętam kto to teraz wygrał, ale w każdym razie w wadze półciężkiej była jakaś teraz taka walka, gdzie gość wygrał tak dość widowiskowo i nawet Janek napisał, że super walka, zasługujesz na tytuł, jeśli Adesanya nie będzie w marcu czy tam kiedy, to chodź ty. Ja sobie tak pomyślałem, że właśnie Janek jest na przykład taką typu osobą, że z pełnym szacunkiem i nie pamiętam na przykład w historii, jak kiedyś UFC oglądałem, może taka historia była, ale nie pamiętam, żeby mistrz zapraszał kogoś do walki na takiej zasadzie super walka, choć tutaj zapraszam cię, bo zasługujesz No na to to. wiesz, I też jest. I to są właśnie te kolejne gierki, nie? Które już nie robi za niego menadżer, tylko robi zawodnik. I to już bezpośrednio. Wiesz, bo teraz ten, nie wiem, komu on tam napisał, czy Teixeira, czy Tak, ten chyba Teixeira. Teixeira, no. No to może mu odpisać też, nie? I już się zaczyna, nie? I oni sami się widzisz, dogadują bez menadżera, tak naprawdę, nie? To jest, wiesz, fajne i z drugiej strony, no wiesz, on to akurat ładnie zrobił, no ale to co robi McGregor, to jest już w ogóle, wiesz, no a i też McGregor to jest człowiek, który przełamał pewne, wiesz, bariery, tylko problem polega na tym, że McGregor jest jeden na milion i on może to robić i on to udowadni później w walce i tak dalej, ale najgorsi są ci, co chcą udawać McGregora. Im to kompletnie nie wychodzi, nie? I później zostają z tym całym, wiesz, szambem, który rozlali i sobie je wąchają, no nie? Bo też nie wiadomo, czy ja tam różne jakieś tam sygnały miałem, ale być może jest tak, że wiesz, goście chodzą do psychologa, bo mają problem, bo głowa tego nie wytrzymuje, nie? A to widać, Czy to wiesz, że McGregor, ktoś. czy to inny zawodnik, wiesz, no, my tego nie wiemy, nie? My tylko widzimy, co jest w sieci, dlatego sam wiesz, bo robisz treści do sieci, jak można treści zmanipulować, nie? Możesz być kompletnie innym człowiekiem tu przed kamerą, niż A to jesteś kurczę, za. to z nim to cała historia tam była, jak on właśnie wygrał tych mistrzów i nie miał nagle celu i są były jakieś jego filmy, gdzie on nawalony na imprezach o 5 rano wracał. Gdzieś tam były jakieś sytuacje, że niby coś żonę No i chyba widzisz, zdradzał. pieniądze szczęścia nie dają, nie? No tak, nie? To No trzeba umieć. osiągnął właśnie, wiesz, to co Rzymianie zrobili, osiągnęli szczyt i wiesz, w 800 lat wszystko zburzyli, nie? Tak samo jest z mistrzostwem, nie? To nie sztuka jest utrzymać mistrzostwo, nie sztuka jest zdobyć, tylko utrzymać, nie? Bo wiesz, jak przychodzą te, spływają te wszystkie miliony do ciebie, wiesz, że ty już, no wyobraź sobie dzisiaj, że masz 200 milionów, nie wiem, euro. Chciałoby ci się kręcić
O nie, ja bym chciał, ja bym lepszy sprzęt ale, kupił. No nie, wiesz, to teraz tak mówisz, bo ich nie masz, ale wiesz, jakbyś miał, to byś wtedy byśmy się przekonali. Wtedy byśmy się przekonali, ja w siebie wierzę. Ile jest, wiesz, wart twoje, wiesz, twoja, wiesz, tam powiedzmy nastawienie, twoja idea, twoja wartość. Ja też, ja, dlatego ja się nigdy nie deklaruję, bo ja sam nie wiem, jak byś się zachował. Dlatego mnie zawsze też śmieszyły te wszystkie te deklaracje tych, wiesz, tych wszystkich git ziomków i ziomeczków, że cię tam nigdy nie sprzedam i tak dalej, a później się okazało, że sprzedawali i to na dołku już będąc, nie, wiesz. Bo to ja mówię, wiesz, nigdy nie mów, dopóki nie będziesz w takiej sytuacji, nie? Dobrze, jak będę miał 200 milionów, to wtedy zobaczymy. Ale to też będziesz miał problem, nie? Też będziesz miał problem, będziesz się zaczynać, co z tym zrobić. Wiesz, co kupić, gdzie kupić, co zainwestować, gdzie zainwestować, żeby nie stracić, wiesz. I widzisz, nie masz pieniędzy, jest problem. Masz pieniądze, też jest problem, nie? Dużo pieniędzy, duże problemy. Wiesz, zaczniesz się przyglądać ludziom, żeby cię nie oszukali, żeby cię ktoś nie wywołował. Będziesz, no, wiesz, dlatego trzeba brać życie, jakie jest i się cieszyć z tego, co jest tu i teraz. A powiedz mi jeszcze, bo tak, przeszliśmy na te social media, ale jak jest na przykład, bo widzisz, ty mówisz, że trenowałeś sobie dwa razy dziennie, więc widać, że byłeś człowiekiem, który po prostu od początku treningu karate gdzieś tam robiłeś to z taką dużą pasją i zaangażowaniem i to było na twoim pierwszym miejscu. Ale jak jest na przykład z utrzymaniem właśnie takiej dyscypliny? Czy są jakieś momenty zwątpienia i co wtedy się robi? Albo jak to wygląda u innych zawodników? No jasne, że są. Znaczy wiesz, no ja miałem trochę, wiesz... Ja na przykład, żeby się wyrwać w domu, ale to już mówimy o czasach, kiedy tam byłem jeszcze, wiesz, u rodziców mieszkałem, to żeby się wyrwać na trening z domu, to musiałem coś zrobić, nie? Musiałem wysprzątać garaż, albo napalić w piecu, albo no jakieś tam misje były, nie? To tak miałem, więc dla mnie to było w ogóle, no wiesz, no, ja, no i nie było internetu, nie było komputerów, to wiesz, dla mnie wyjście to była taka, tak się tym jarałem, że po prostu, wiesz, bez tego się nie dało żyć. Jak się nawet przyszło z treningu, nie można było jechać na trening, to się gdzieś tam wjechał jakiś worek i się ten trening robił na budowie gdzieś tam obok, wiesz, gdzieś tam stały jakieś zabudowy i się tam naparzało w ten. No, natomiast później z czasem, wiesz, jak już z pasji robi się twój zawód, to zaczyna to być trochę takie przekleństwo, nie? Bo tu już musisz napierniczać, już nie możesz sobie, wiesz, tam odpocząć i tu jest problem, bo nawet teraz z moim sztabem treningowym, widzisz, my ustalamy, kiedy zaciągnąć ręczny w tym treningu, bo wszyscy zawodnicy trenują i nie wiadomo, kiedy trochę wyhamować, żeby dać temu organizmowi odpocząć, nie? A jak już wyhamowują, to już jest za późno, bo już jest człowiek zaorany. I ja sam nieraz, nawet w ostatniej walce, jak miałem takie ciężkie tygodnie, że jak już widzę, że leżę na kanapie i mi się nie chce żyć, to coś się zniechalo, nie? Albo jak masz problemy z zasypianiem. I to jest taki, wiesz, że już po prostu jak cię to przestaje cieszyć, to jest źle. To już trzeba odpoczynek wdrażać i to tak solidnie, żeby się regenerować, bo ty masz wykreować sobie takie poczucie i uczucie, że idąc na salę, to dalej ci sprawia radość, a nie, o, że znowu trening i już będzie po treningu i tak dalej. To znaczy, że już jest stan depresyjny i trzeba coś robić. No i że ja to dopiero zacząłem rozpoznawać całkiem niedawno, bo tak to o tym nie wiedziałem. Stąd też widzisz później wszystkie te pourywane więzadła, czy w kolanach, czy w barkach i tak dalej, bo po prostu ty idziesz już tak zaorany, że już nawet nie generujesz żadnego napięcia nerwowego w tych mięśniach, a te mięśnie już nie trzymają stawów, tylko te stawy są trzymane przez więzadła i to się po prostu musi zerwać, nie? Bo jak gdyby nie ma tej, wiesz, połączonej pracy i to jest takie najgorsze niebezpieczeństwo w tym wszystkim, nie? Że to ten trening jest jak lekarstwo, nie? To trzeba umieć dozować też, nie? I umiejętnie aplikować, bo jak przesadzisz z lekarstwami, to za duża dawka. Za duża dawka i też ci położy, nie? Miałeś jakieś takie momenty w czasach swojej kariery, takie właśnie cięższe pod tym względem? No jasne, no ja uważam, że na przykład walkę z Falaresem, to ja przegrałem przez to, że byłem zaorany, nie? Jak ja do tej walki nie spałem 3 tygodnie, a wtedy miałem takich tam trenerów komandosów z Navy Seals, że tam cały czas tą oponę ciągnąłem w masce gazowej. Ja im mówię, panowie, no przecież ja już drugi tydzień nie śpię, nie? A oni mówią, że to normalne, że to, wiesz, tak, to mówisz, normalne u nich na selekcji, nie? Ale nie jak się szykujesz na
No i co ciekawe, oni sami mówili, nie kop w pierwszej walce, nie kop w pierwszej walce. Całą drogę w samolocie, wszędzie tłukli do głowy, nie kop w pierwszej walce. Co wychodzę i robię? Kopię w pierwszej walce. Znaczy w pierwszej rundzie. Mm. Kopię i się wiesz, poślizgam się i daję nogę jak na talerzu. I tyle. I po walce. I to jest efekt typowo, wiesz, zaorania się treningiem, nie? Że ja po prostu, wiesz, jak już tam nie spałem, do walki nie spałem, do wagi nie spałem. A wiesz, jak nie śpisz, to zaczynasz myśleć. No tak, będzie, tak. Wiesz, zaczynasz wizualizować, wiesz, zaczynasz te filmy kręcić. Nie? Poza tym też inaczej się w ogóle czujesz w trakcie dnia, na następny dzień. Nie, jak no to jesteś potrwa, po prostu, to... ty chodzisz cały czas, jesteś zombiakiem. Podejrzewam, że jakby mi wtedy zmierzyli poziom testosteronu, to ja bym miał gdzieś w okolicach 100 albo 200. Mm. Czyli dużo poniżej dolnej granicy. W 2009 roku zdecydowałeś się zejść w wagę niżej. Były jakieś wielkie decyzje z uwagi na to z tym związane? No i... słuchaj, no to ci od razu powiem. No, zobacz na wzrost Janka, który jest na wadze 205, czyli na 9,3. A ja jestem o niego pół głowy niższej, mam krótsze ramiona i tak dalej. I tam wszyscy tak wyglądają. Poza tym ci, co walczą na 9,3, biją wagę ze 100. Najczęściej, no. No i to tak, setki. Wiesz, lekko. Dyszka to tak... A teraz sobie wyobraź Jonesa, który ma prawie 2 metry, a chyba ma nawet 2 centymetry albo 2. Mm-hmm. No i walczę z takim. Bo ja teraz ważę tam 92 i tak dalej, więc to był powód, dlatego zdecydowałem zejść na 8,4. No i duża różnica była, jak zacząłeś swoje pierwsze walki? Nie, bo ci, co na 8,4 też walili 9,3, nie? Okay. Więc były wyrównane szanse, nie? A w 2014 z kolei miałeś swój debiut w boksie zawodowym. To rozumiem, taki rekreacyjny pomysł rekreacyjny. Był. Rekreacyjny. I ja chyba wrócę do tego pomysłu, bo są tu jakieś następne propozycje walki w zawodowym boksie tam na 6 rund. Bo to dla mnie jak sparring jest, nie? A też, wiesz, z publiką jakieś tam jeszcze coś tam, wiesz, z tego wpadnie i spoko. Mi się to podoba. Jasne. I boks jest na tyle fajny, że wiesz, że nie ma wywracanek, nie ma tego. Jest tak, możesz po prostu stać i bawić się techniką. Możesz się bawić techniką. A to rozumiem, że z tych wszystkich właśnie, z tych wszystkich płaszczyzn, czy jest jakaś, którą bardziej wyróżniałeś i bardziej lubiłeś? Znaczy ja lubię wszystkie. Zapasy są dla mnie trochę taką płaszczyzną, nie do końca. Znaczy w zapasach się czuję jak gdyby najmniej pewnie, nie? Bo dobrze się czuję w parterze, w sensie, że potrafię mieć kontrolę, potrafię tam różne rzeczy robić. Dobrze się czuję w stójce, a po prostu z tych zapasów i tego klinczu było za mało w moim życiu, żeby aż tak czuć się pewnie jak niektórzy zapaśnicy. Aczkolwiek z tego co widzę, że nawet jak, bo mamy zapaśnika dosyć solidnego, że on na przykład będąc pod ścianą, albo gdy on ma obalić pod ścianą, to już dla niego trochę też jest problematyczne, bo zapaśnicy nie obalają pod ścianą. No tak, tam nie ma klatki, do której nie się przyczysz. Nie ma docisnąć i wykorzystać tą ścianę i odwrotnie, jak nawet on jest w obronie i tu mi zaczyna jakoś iść, nie? Ale generalnie to tak, no ten clinch jest po prostu, wiesz, może dlatego, że on jest po prostu nudny też, nie? Tam się też tak, nic nie dzieje. To jest, tak to jest. Takie, wiesz, szczególnie, wiesz, jak ktoś nie zna się za bardzo na tym sporcie, to, bo osoba, która się zna i widzi ten klincz, to wie, co tam się dzieje. I to jest, widzi, że to jest pewnego rodzaju sztuka i ci ludzie się męczą. Tak, ale wiesz, no ale to właśnie, jest, nie? Męczy się i z tego nic nie ma, nie? Bo ani z tego gdzieś tam jakiś brudny boks zrobisz, a nawet jak zrobisz ten rzut, to z tego rzutu, on ten rzut nie kończy walki, nie? Tak, i też to jest pod ścianą i bardzo często ludzie z tego od razu wychodzą. Tak, nie? No to czyli zmarnowana energia, wiesz, zmarnowana para. Dlatego ja mówię, jak już obalasz, to trzeba umieć kontrolować, bo bez kontroli to jest obalenie, wiesz, para w sufit, nie? A, bo teraz pytałem cię, którą płaszczyznę lubiłeś najbardziej, która cię pasjonowała, a co... Czy było coś, oprócz oczywiście samej walki i treningów, co pasjonowało cię w byciu zawodowcem? Wiesz co, nie wiem, no też jakaś tam, powiedzmy, idzie za tym, wiesz, jakiś, jak to mówią młodzi, jakiś szacun na mieście też, nie? Wiesz, to też się otwierają jakieś drzwi, pojawiają się jakieś nowe możliwości, znajomości, aczkolwiek, wiesz, za moich czasów to była tak niszowa dyscyplina, tak nieznana, że to tak jakoś specjalnie nie pomagało, no bardziej jeżeli chodzi o miasto, tam właśnie o te klimaty na Bramce i tam w ogóle z tej, jak gdyby z tej ciemnej strony, to tam ci ludzie kojarzyli i tak dalej, no bo się tym interesowali, natomiast no, jeżeli chodzi o jakieś takie
sprawy typu właśnie, wiesz, pomoc od miasta z klubem czy coś, to w ogóle to takich rzeczy to nic nie miało żadnego przełożenia. No i teraz kilka lat temu oficjalnie poszedłeś na emeryturę, dostałeś właśnie Heraklesy i tak jak mówisz, ogłosiłeś na samych Heraklesach, że wracasz. No, to w styczniu, nie kilka lat temu. Znaczy kilka lat trwała twoja nieaktywność, miałem, 5 lat chyba miałeś nawet. Tak, 5 lat do ostatniej walki. Dokładnie i rozumiem, że, bo już wspominałeś o tym, pamiętam w jednym wywiadzie, że po prostu jednak, no tego się nie zapomina. Miałem lata, ale dalej ci to sprawia jakąś tam przyjemność i fajnie jest się sprawdzić. Wiesz co, no ja 5 lat jak gdyby zajmowałem się biznesem, coś sobie tam poinwestowałem, coś się tam, można powiedzieć, już, no poustawiałem sobie życie, jeżeli chodzi o finanse i tak dalej, czyli już doszedłem do takiego momentu, że jak to się mówi, już nie zdechnę z głodu i przeżyję. No i wiesz, no i te 5 lat trochę też mnie wypaliło, bo to jednak ta praca z tymi ludźmi na różnych frontach, na różnych wątkach biznesowych też potrafi męczyć. No tu jest prosta piłka, że idziesz sobie rano na trening, później sobie zjesz śniadanko, prześpisz się, coś tam sobie porobisz, pogram sobie na gitarze na przykład, albo się pouczę angielskiego, albo sobie pójdę, wiesz, porobię właśnie, wiesz, jakieś dziewko posadzę, coś porobię, zaglądę do pszczół i tak dalej i po prostu, wiesz, zaczynam żyć i znowu wracam do tych czasów, kiedy miałem właśnie tam 17 lat, że nie miało się jakichś specjalnych zmartwień, tylko, wiesz, tam się coś zrobiło, tu się potrenowało, tu się pojechało na zawody i tyle, no uważam, że już, wiesz, no w takim wieku jak ja, no to trzeba zacząć z tych dóbr korzystać, nie? Nawet jak jeszcze, może nie jest ich tam nie wiadomo ile, nie jest to 200 milionów złotych, ale cieszę się tym, czym mam, cieszę się tym, że mam zdrowie, że mam małe dzieciaki, z którym mogę poświęcić czasu, porysować z nimi, pomalować, pouczyć się z nimi i, no i po prostu, no, trzeba żyć, no bo chyba o to chodzi w tym wszystkim, nie? Jasne. Nie po to mamy dzieci, żeby mi je przy szkole wychowywało. A jak wspominasz swoją walkę po tych 5 latach, bo miałeś teraz ostatnio walkę, wygrałeś się, chyba nawet tam był knockout. Znaczy, wiesz, ja to zrobiłem na zasadzie, wiesz, doświadczenia takiego właśnie. Chciałem, wiesz, dużo właśnie było pracy przez te 5 lata też takiego samorozwoju i też tą walkę potraktowałem tak, żeby to na spokoju przewalczyć, nie? Właśnie trochę też pograć pod tą publiką, że tu będzie tam wymiana i tak dalej, bo wiedziałem, że ten Binkowski to też jest taki biok. No ale plan był taki, tak jak sobie to zaplanowałem, tak to zrobiłem, żeby tą pierwszą rundę po prostu przestać, rozczytać, pospychać, tam, że przyjąłem co prawda trochę tych kopnięć, ale najważniejsze jest to, że ja pamiętam wszystko i pamiętam, że byłem spokojny, nie? I że czekałem, żeby właśnie od tej drugiej rundy ruszyć i to mi się podobało w tym wszystkim, że sobie tak to zaplanowałem, że nie było już chaosu i tak dalej, wszystko przemyślane, jak to napowiedział kolega, że to kliniczne rozwiązanie było, nie? Takie, wiesz, wyrachowane trochę, nie? No i tak właśnie chcę też powalczyć. Teraz też mam trochę inny pomysł na walkę i zobaczymy. No, najważniejsze, żeby, wiesz, żeby do tej walki dotrwać tak, żeby wyjść tam bez żadnej kontuzji, bez żadnych urazów, na spokoju, pełnym zdrowia i faktycznie po prostu w formie, nie? Nie rozwalony, gdzieś tam poobijany, wiesz, zmęczony, tylko na taki, wiesz, naładowany i ze spokojną głową. No a właśnie, bo masz jeszcze 3 zakontraktowane walki z KSW i czy masz w ogóle na to jakiś plan, albo nie wiem, chcesz jeszcze jakąś walkę spełnić? Wiesz, no plan jest, tylko ja o tym planie nie mogę mówić. Jasne. Wiesz, bo to wszystko musi wypłynąć od organizacji, nie? Więc trzymajcie kciuki za to, żeby, wiesz, żeby były same zwycięstwa i naprawdę będą coraz lepsze walki. Jasne. No a powiedz, jak w ogóle te wszystkie doświadczenia według ciebie na dobre zmieniły cię jako człowiek? No bo wiesz, praca zawodowa jest taka, że musisz to robić i to wymaga od ciebie jakiegoś pewnego rodzaju dyscypliny. No i tak jak potem mówisz, przenosisz to na biznes, to tam znaczy, nie może się nie udać. Wiesz, to fajne jest, przynajmniej wiesz, będąc zawodnikiem jeszcze, jak nie miałem jakichś tam pomysłów na życie, to jest to, że masz trochę więcej wolnego czasu, nie? W sensie, jak masz tam właśnie te przerwy między treningami. I więc możesz to spożytkować na różne sposoby ten wolny czas. Jedni grają w PlayStation, i inni czytają bzdury na internecie, oglądają Pomponika i inne gówna, za przeproszeniem. A ja dużo czytałem książek. I powiem tak, że dużo się z tych książek nauczyłem i dużo jest fajnych książek, które można
które podsuwałem pomysły, idee, w ogóle schematy działania i tak dalej. Książki motywacyjne, książki historyczne też dużo czytam o ten i naprawdę dużo można się nauczyć z książek i to też jak gdyby daje ci jakąś, nie wiem, inspirację do działania też, nie? Bo ja też, no wiadomo, no trzeba mieć tam jakieś zajawki też właśnie, wiesz, odnośnie natury, czy tam, nie wiem, tak jak ja lubię góry, czy jazdę na rowerze i tak dalej i wszystko, co z tym związane, ale generalnie zaletą tego, że jesteś, powiedzmy, zawodowcem, jeżeli chodzi o MMA, jest to, że masz troszkę więcej wolnego czasu niż zwykły człowiek, który gdzieś tam pracuje, no. Póki jeszcze nie masz dzieciaków, nie? Bo jak już masz dzieci, to też trochę się komplikuje życie, aczkolwiek jest to wszystko do przeżycia, nie? No i tak właśnie jak już byłeś poza szczytem jakby swojej kariery, to rozumiem, że wtedy zacząłeś inwestować pieniądze w swoje biznesy i iść bardziej w tym kierunku, żeby No tak, no znaleźć to sobie wiesz, jakieś to nie są jakieś alternatywy. tam, wiesz, jakieś tam inwestycje, to No ale co na generalnie przykład robisz, bo nieruchomości, nie? Wiesz, no jakieś tam po prostu, wiesz, mieszkanie mieć, wynająć na Bookingu czy gdzieś tam, czy tam jakiś kawałek ziemi. No teraz ruszamy akurat z tym alkoholem, to też nie jest jakaś tam, powiedzmy, mega inwestycja, ale wiesz, no fajne jest to, że to też mnie jara, że robimy to od podstaw, od początku wszystko praktycznie, wiesz, na każdym etapie powstawania tego produktu i wszystko, co jest związane, jesteśmy, my wszystko, wszystkim się interesujemy, wszystko jak gdyby rozważamy. I to jest, wiesz, już nie chodzi o to, że już liczę zyski z tego, jakie będą, tylko sam proces jest, wiesz, to jest tak jak filozofia Zen, nie? Nie liczy się herbata, tylko liczy się sposób parzenia tej herbaty, nie? Bo to jest takie, wiesz, budujące, nie? Całość, jak gdyby cały proces, nie? Czy tam się, wiesz, czy jak oni strzelają z łuku na przykład, wiesz, to wszystko tam, cały, wiesz, rytuał i tak dalej, nie? I ja uważam, że tak powinno się też do biznesu podchodzić. Tylko, no wiesz, no, czy każdy sobie na to pozwolić, jak masz nóż na gardle w postaci leasingów, kredytów i tego wszystkiego, nie? Tak, pamiętam jak jechałem kiedyś z jednym gościem z BlaBlaCara i pytam go, co robi w życiu, czym się zajmuje. On to mówi, że właśnie jest pośrednikiem nieruchomości. Ja mówię, o, że to, co cię podoba w tej pracy. I to była jedna z niewielu osób, która powiedziała mi wprost, słuchaj, jak masz już rodzinę, dzieci i kredyt, to już nie patrzysz, czy się podoba, tylko Tak. żeby przynieść to do domu i żeby zjeść śniadanie z rodziną na spokojnie, ale sama No to praca właśnie to ja tak. dlatego też cały czas o taki model walczyłem, żeby takiego noża nie mieć, no nie? I w zasadzie można powiedzieć, że mi się udało, aczkolwiek nie jest tak, że jestem bez kredytów jeszcze, nie? No a co planujesz na przyszłość? No planuję wyskoczyć teraz naszym Lamberhillem, czyli naszym, powiedzmy, Bourbonem, pierwszym polskim, chociaż nie możemy go tak nazwać. Później, jak już go zleżakujemy na tyle, żeby z niego rozlać whiskacza, to już będzie pierwsza polska whisky. To jest taki mój, można powiedzieć, pomysł na życie, jeżeli chodzi o taki, można powiedzieć, solidniejszy interes. A drugim to jest właśnie to moje siedlisko, gdzie chcę po prostu stworzyć i pokazać światu, że w tym kraju można mieszkać w samowystarczalnym domu całorocznym i praktycznie robić to bez kosztów. Jasne. Czyli ograniczyć jak do minimum koszty związane po prostu z przeżyciem w takim domu, nie? Ciekawe. Nie No sądziłem, że z takim ciekawe, no czymś mi tu ciekawe będzie przyjdziesz. to, że wiesz, wstajesz sobie rano i nie wiem, robisz sobie śniadanie z ogródka, nazrywasz sobie ziół, pomidorków, ogórków i pójdziesz do kur, weźmiesz jajko. Jest śniadanie? Jest. Jest omlet? Jest. Da się? Albo pójdziesz nazbierać orzechów pod drzewo, wiesz, albo masz te orzechy, nie? Nie wiem, masz tam miód od pszczół i tak dalej, nie? Będzie trzeba, nie wiem, zjeść kawałek mięsa. Jeżeli ktoś jest mięsożercą, no to idziesz tam, załatwiasz z kurą sprawę albo z jakąś owcą, czy tam co masz. Jest, jest, nie trzeba jechać do sklepu. No i znowu wiesz, tylko że tu znowu jest, wiesz, to trzeba wszystko zrobić, nie? Albo będziesz miał Sancho Panza, który za ciebie to zrobi, jak dawniej, wiesz, na dworach, nie? Albo sam sobie to po prostu zrobisz, no kwestia wyborów, nie? Ale wiesz, chodzi o to, że mi się wydaje, że my wrócimy wszyscy do tego, nie? Tak czy siak. Bo tu cały czas chodzi o tą zdrową żywność, nie? Zresztą wiesz, jakby ja bardzo dużo się skupiam na takich elementach, jakby to powiedzieć, psychologicznych i teraz czytam sporo badań
Właśnie dużo jest takich przesłanek o tym, że tacy ludzie, można powiedzieć, progresywni, bardzo mocno zwracają na te elementy uwagę. I stąd te wszystkie, jak to się mówi, hipsterzy, tak, te brody, to automatycznie też przyniosła się, no, restauracje powstały tak, jak nigdy nie było, które właśnie bardzo mocno na tym bazują, No, nie? ale no, nie czarujmy się, no, hipsterskie restauracje, tam są dobre smaki, nie? Tak, Dobre jest tak. jedzenie, dobre są potrawy i oni właśnie są jacy są, ale szukają cały czas Zresztą, czegoś nowego, nie? nawet jak spojrzymy na wystrój takich restauracji, to Tak. często to były europalety i to wszystko było też z taką jakby ideą właśnie Mi się poszanowania. podoba filozofia hipsterów, bo oni No. wnoszą coś nowego i dzięki, wiesz, ja na przykład też tam eksperymentuję z kawą i ostatnio żeśmy rozmawiali, że wiesz, da się wyprodukować jadalny kubek. Jadalny kubek, Tak. a to tak, słyszałem, że są sztućce i naczynia są z owsu chyba Z robione. czegoś tak. No i widzisz, że to jest Zero waste. ktoś tam, wiesz, sobie to wymyślił, wytworzył i da się to zrobić, nie? Teraz tylko to trzeba przeliczyć, jakoś tak zeskalować, żeby się opłacało. Wiesz, ale dopóki ludzie się nie wyleczą z nadmiernej konsumpcji na każdym poziomie, od żywienia po, wiesz, po dobra osobiste, no to będzie problem na świecie, No, nie? a to jest, bo wiesz, jakby jest wiele takich zachowań, które dla jednostki mają sens, a więc ja muszę zadbać o siebie, o swoją konsumpcję, żeby zadbać o siebie i ludzi wokoło, Tak. ale z perspektywy nas jako grupy ludzi, jako więcej niż jednostka, no to jest już problematyczne, bo to jest nielogiczne z tego punktu widzenia, no bo jednak używamy tych wszystkich produktów, a Ziemia nie jest nieskończona, szczególnie kiedy No to nas sobie, no jest. wiesz, no, sobie wyobraź, wiesz, no za ile czasu się wchłoną te wszystkie samochody, nie, zużyte. Bo my nie widzimy, gdzie one są składowane, No tak, bo tego nie patrzysz na to, nie myślisz nie? o tym, nie? To jest, Nie gdzieś widzimy tam tego. To jest. są tylko samochody. Kolega był w Hongkongu na jakiejś tam recyklingu komórek, to mówi, że to jest tak, jakbyś pojechał na Śląsk i tam normalnie leżą takie hałdy z komórek, Hałdy nie? komórek, Tak, tu leżą właśnie. plastiki, tu leżą jakieś te szkła, wiesz, nie? I mówi hałdy. Tak jakbyś był na Śląsku. I to są tylko komórki. No a teraz weź właśnie samochody, jakieś takie, wiesz, nie wiem, wiesz, meble, czy jakieś takie materiały budowlane. No, masę rzeczy. No my po prostu jesteśmy, ja śmiem twierdzić, że my jesteśmy raczyskiem ziemi, nie? No tak, My nie tą ziemię jakby. po prostu zjadamy, nie? Dosłownie. My jesteśmy jak to. Nas zjada jakieś raczysko, a my zjadamy, wiesz, to jest tylko skala, jest Rogan ogromna. fajnie powiedział, że no masz bakterie, ona ma jakieś zadanie i tym zadaniem jest przeżyć, ale do tego ona jest jakby, jest jak forma pasożytu, bo korzysta z tych dóbr, które ma i jesteśmy bardziej skomplikowanymi Zobacz, bakteriami. wiesz, zobacz, jak w Czarnobylu przez 30 lat nie było człowieka, jak Czarnobyl odżył pod kątem biologii, nie? Nie wiem, czy widziałeś, jak po prostu Nie, nie zarósł. oglądałem. Całe miasto zarosło, jest po prostu betonowa dżungla, znaczy zielona już, przyszły wilki, przyszły sarny, już jak gdyby cały łańcuch, wiesz, pokarmowy zaczyna wracać Jak jestem legendą, nie? w 30 lat. No. No, to co by nie było, jakby ludzi nie było na Ziemi w 100 lat, ja myślę, żeby się to wszystko wyrównało, nie? Dobrze, Tomku, z mojej strony to tak naprawdę wszystko. Jeśli chcesz coś dodać, zareklamować się. Nie no, ja wiesz, jak już będę miał flaszkę, to myślę, że powtórzymy nagranie i wtedy Tak, będziemy o, to z reklamować wielką chęcią i muszę mieć. opowiemy o kulisach produkcji polskiego destylatu w polskiej gorzelni Z tutaj na wielką chęcią południu. będę czekał. I tym bardziej, że jeszcze szklankę robimy piękną też. Myślę, że warto pokazać. No i co? No i tyle. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Dzięki.